Siemaneczko widzowie, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Jesteśmy sobie tutaj na polskim gospodarstwie. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy mnie widać i czy mnie słychać. Od tego sobie zacznijmy. Czy mnie widać, czy mnie słychać? To tak na początek. I jeżeli tak, to zaraz, moi drodzy, przejdziemy. Dobrze, dobrze. Tak, nie widzę serwera. Zaraz wam wszystko powiem. Kto widzi serwer, kto nie widzi serwera. Zaraz to wszystko, moi drodzy, wytłumaczę. Także na spokojnie, nie bójcie się, ale musicie chwilkę zaczekać. Przede wszystkim, wszystkie informacje na temat tego, jak dołączyć, znajdziecie w opisie. Przeczytajcie opis, będziecie mieć po prostu wszystko. Widać i słychać, bardzo mnie to cieszy, Niulko, widać i słychać, także dzień dobry. Od razu mówię, że hasło wrzucę za jakiś czas. Nie widać, bo nie mam kamerki, no tak, nie mam kamerki. Dobra, ja muszę poinformować Discorda tutaj, że mamy naszego live'a. Także odpalamy, bo pewnie jeszcze nie każdy tutaj wie, że zaczynamy naszego live'a. No i lecimy, witajcie, witajcie. Na początku zamierzam wam pokazać to gospodarstwo, co my tutaj mamy, opowiedzieć w ogóle, skąd pomysł na taką serię. Pity, dzień dobry, witamy nowego wspierającego, siemanko, cześć. Dzień dobry, witajcie, witajcie. Szymek, ile mam lat? Zerknij do opisu, tam jest odpowiedź na twoje pytanie. Siema mi, cześć, bardzo proszę, nie spamuj, bo będzie trzeba cię wyciszyć niestety. Także bardzo proszę, nie spamujemy, nie robimy takich rzeczy. Moi drodzy, jesteśmy na mapie Połowa. Jest to mapka, która jest do wzięcia z ModHuba. Pojawiła się nie tak dawno temu i na samym początku ja po prostu przejadę się po tej mapie, zobaczymy co jest, ale zanim to jeszcze zmienimy sobie delikatne ustawienia. Moi drodzy, pytanie do was, czy gramy z porami roku, czy gramy bez pór roku? Piszcie, poczekajcie, będzie ankieta. Zrobimy tutaj ankietę. Pory roku. Tak albo nie. Bo ja jestem ciekawy, czy chcecie z porami roku, czy nie. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, na pewno nie będzie niszczenia plonów. Co do orki, jeszcze nie wiem. Kamieni nie, bo nie będziemy mieli do tego maszyny. Wapna, zastanowimy się. Chwasty wyłączamy, na pewno. No, więc chwasty wyłączę, niszczenie plonów wyłączę, kamienie wyłączę. Natomiast czy chcemy orkę, czy chcemy wapno, to już jest pytanie do was. Także pytanie tutaj na czacie, moi drodzy, właściwie jest, czy gramy z porami roku, czy nie. Czekam na waszą ankietę. Oczywiście zachęcam was już teraz do zostawienia łapeczki w górę. No i jedziemy, moi drodzy. Jak widzicie, mam tutaj Ursusa, także to będzie live, na którym będziemy grali Ursusami. I to będzie granie z widzami, moi drodzy. Na razie jest 6 miejsc na serwerze. Piękna mapa Połowa. Jest to mapa, która jest odwzorowaniem realnej wioski o takiej właśnie nazwie w województwie opolskim. Tutaj nawet mamy taką ładną, jak widzicie, tablicę. I co będziemy tutaj robić? O, tam widzieliście, że dofinansowano ze środków unijnych. Discord jest w opisie, także jak najbardziej. Discord jest... O, wspierające, jest spoko, o to przepraszam. To jeszcze lepiej, to bardzo mało tutaj mamy dziewczyn, dlatego tak się musiałem tutaj... dlatego przepraszam, ale oczywiście wspierająca, jeszcze lepiej. Dobrze, przejedziemy się tutaj w ogóle kawałeczek na razie. Pokażę wam to gospodarstwo, dlatego że uważam, że ta mapa jest po prostu przepiękna. Ona świetnie odwzorowuje to, co mamy w realu. To, że mamy tutaj taki układ, już wam pokażę. Pokażę wam tutaj, popatrzcie. Mamy taki układ pól. To gdy wejdziecie sobie w mapy Google'a, to naprawdę jest 1 do 1. To jest mega dobrze zrobiona mapa. My tutaj mamy na razie kilka pól. Być może potem kupię troszeczkę więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Wapno tak, orka nie. Okej. Czy jest możliwość pogrania z tobą na moim serwie? Tylko w serii, która jest w tej chwili zawieszona, więc możliwe, że w przyszłości. Mamy tutaj najprawdziwszą wioskę. Jak widzicie, ojejku, kamera się mi zacięła. Mamy tutaj najprawdziwszą wioskę. Sarna ucieka przede mnie. Popatrzcie, mamy tutaj znaczek, że jesteśmy w miejscowości Połowa, 40 km na godzinę ograniczenie prędkości. To ograniczenie prędkości, jak znacie przepisy drogowe, obowiązuje na terenie całej miejscowości. To taka ciekawostka. Na razie pojadę się jeszcze przejechać troszeczkę tutaj po mieście. Wspierający mogą już wbijać, także to już jest informacja, że wspierający mogą już wbijać. Natomiast ja zobaczę na Discordzie, czy przypadkiem nie ma jakichś problemów. Czekajcie, bo jest jakiś problem. Momencik.
bo czekamy tutaj na wspierających na razie, zaraz zobaczymy, bo widzicie, nie da się jeszcze do mnie wbić najprawdopodobniej, więc hasło oczywiście podam. Serwer jest dla wszystkich, natomiast wspierający mają pierwszeństwo. To znaczy, że około godziny 20:15 podam po prostu hasło tutaj w opisie, natomiast wspierający, tak jak to było do tej pory, po prostu mają pierwszeństwo wejścia, z tym, że na razie jest jakiś problem jeszcze z modami, więc zobaczymy, czy nie będę musiał jakiegoś moda po prostu wyrzucić, ale już widzę, że nie, dlatego że Niulko, jeden ze wspierających, właśnie do nas wbija. Także jak widzicie, modpack działa, a to mnie bardzo, bardzo cieszy. Przejdę się tutaj na razie pokazać wam jedno piękne miejsce na tej mapie, dlatego że to jest mega ładnie odwzorowane. Chcę wam to pokazać na początek, zanim zaczniemy tutaj robić różne ciekawe rzeczy. Piękne, naprawdę przepiękne miejsce. Co tutaj dzisiaj będzie? Mamy bardzo, bardzo dużo ciekawych modów. Jak widzicie, mamy grać sporami roku, więc kończymy ankietę. No i wrzucam od razu drugą ankietę. Czy pozdrowię? Oczywiście, że cię bardzo serdecznie pozdrowię. Serwer widać na liście, sprawdziłem przed chwilą, musisz sobie odświeżyć. Natomiast najprawdopodobniej nie masz pobranych wszystkich modów i dlatego go nie widzisz. Dobra. Zostawiona łapka w górę. Tak, nie, dobra, zostawiam pytanko do was tutaj, przypominajka o łapce w górze. No i moi drodzy, dzisiaj będziemy grali Fizi. Siemka, dziś kupuję farminga. No to pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję ci pięknie za wsparcie. Moi drodzy, ja wracam na farmę i lecimy z zakupami, dlatego że będę musiał kupić troszeczkę maszyn. Właściwie nie jadę na farmie, jadę od razu do sklepu. Czemu krowa była w powietrzu? To nie była krowa, tylko to była sarna i nie wiem czemu w powietrzu, nie wiem. Siema Niulko, dzień dobry, zaraz będę kupował sprzęt, proszę zaczekaj chwileczkę. Jadę właśnie do sklepu i będziemy tutaj ogarniać sprzęt, dlatego że zaczynam od tego, że kupię troszeczkę sprzętu. Tylko muszę, wiecie co, podjechać do sklepu. Gdzie ten sklep tu... Gdzie ten sklep jest? Czekajcie, muszę zobaczyć ten sklep. Dobra, widzę, że Niulko tutaj zasuwa, a to mogę w sumie zresetować ten pojazd do sklepu. Nie będę się, wiecie co, tutaj popisywał. Jesteśmy w sklepie, Niulko też do mnie biegnie. No to zaczynamy od kupna troszeczkę sprzętu, bo tutaj oczywiście tak trzeba. Czy wiem, co się dzieje z Kadorem? Niestety nie mam żadnych nowych informacji. Wszystkie informacje, które miałem, umieściłem w moim filmie nie tak dawno temu. Co będziemy dzisiaj robić? Od razu wam mówię, że typowe polskie gospodarstwo, stare gospodarstwo, składa się z kur i krów, więc zaczynamy od kur i zaczynamy od krów. Krowy będą jadły siano, więc zaczynamy od takiej pięknej kosiareczki. Zobaczymy, popatrzcie, 30 kg koni mechanicznych tutaj, osłony standardowy. Może być osłona pasa, myślę, że osłonę pasa sobie zrobimy, a reszty osłon po prostu nie chcę, tylko trochę taką ciemniejszą. Ja chcę taką ciemniejszą, dlatego że po prostu... Nie, to miało być. O, taką sobie wezmę. Tu mamy żółty, o kurde, zielona osłona, wygląda to co najmniej jak bolid Ferrari z zeszłego roku, ale może nie, zrobimy sobie, ja chcę ten sam kolor. Dobra, jedna kosiareczka tutaj jest kupiona. Czy nam trzeba więcej? Dobra, dwie Fizy, jeszcze możesz pozdrowić. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam i duży żółwik dla ciebie za takie konkretne wsparcie. Pięknie ci tutaj dziękuję. Kupiłem kosiarkę, więc to jest pierwsza rzecz. Kiki, pozdrawiam cię serdecznie. Jesteś fanem Antoni, pozdrawiam cię serdecznie. Czemu dostałeś czasowe wyciszenie? Za spam. Za pisanie wielokrotnie tego samego. Dobra, co z Krzysztofem? Krzysztof chyba jeszcze nie dołączył. Momencik. Poczekajcie chwilkę. Dobra. Dobra. Lecimy. Czy do modpaku były jakieś budynki? Tak, były budynki, jak najbardziej. Dobra, jaki by tutaj traktor? Myślę, że Władimirec. To jest traktor, który na polskie gospodarstwo bardzo by się przydał. Tylko, czy my możemy mieć... To nie, to automat, nie, w ręcznym weźmiemy. Tylko taki weźmy, może nie Lizarda, tylko tego. Ustawienia kół, dajmy mu szersze. Przedni zaczep... A dajmy mu przedni zaczep normalnie, obciążniki opon nie trzeba. Co by tu dalej? Światła robocze, mamy chlapaczy, nie chcę, kabiny nie chcę. Kolor korpusu niech sobie taki zostanie, może nawet trochę ciemniejszy tutaj wrzucimy. Okej, okay. Może, wiecie co, błotniki sobie zrobimy takie
O, czarne nie, to bez sensu, to wygląda słabo, ale to by można było zrobić na przykład. No i nie jest źle, weźmy takiego Władimirca. Także kupujemy Władimirca, już jest, moi drodzy, traktor. Także Niulko, jeżeli chcesz, Władimirec może nie, może jak chcesz Władimirca, to możesz, powinien wystarczyć, ale zobaczymy. XWKO69, bardzo proszę, nie spamuj na czacie, bo będzie źle. Weź bez małych świateł, Krzysztof pisał, że może go na live'ie nie być. Krzysztof próbuje dołączyć, to wiem, ale czy się uda, zobaczymy. Kupiłem Władimirca, natomiast zamierzam kupić jeszcze Fizi, nie mam co robić. No to pozdrawiam Cię w takim razie jeszcze bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za wsparcie. Jak będzie wyglądać ta seria? Od razu zapowiadam, że wszystkie maszyny, które są w podstawce gry, będą również wykorzystywane na tej serii, jeżeli będą tematycznie pasować do polskiej serii. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli na przykład wezmę sobie markę Agromarz, czyli polską markę, to wszystkie pojazdy, maszyny marki Agromarz będą wykorzystywane. Agromet to akurat jest z modów, więc wiadomo. Ale jest jeszcze jedna ciekawa marka, Mikolde, czy będzie można zagrać z panem na multiplayer, tak w ogóle to pozdrawiam, właśnie można ze mną teraz zagrać, można wbić, ja tutaj tworzę gospodarstwo i za chwilę będzie można tutaj do mnie wbić, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i pozdrawiam Cię serdecznie, żółwik dla Ciebie. Od razu zapowiadam, że marka Zetor, która bardzo często występuje na polskich gospodarstwach, tutaj również może się pojawić, mówię o tych traktorach z podstawki, ale to później. Natomiast dzisiaj kupimy sobie jakiegoś Zetora, zastanawiam się tylko którego, bo ja bym chciał takiego mocniejszego Zetora, ale z tych starszych traktorów, z tych starszych, popatrzcie, tutaj możemy sobie wziąć starego traktora XX40, nie wiem, coś takiego, weźmy sobie takiego Zetora na przykład, konfiguracja oczywiście z przodu, konfiguracja silnika, żeby to był mocniejszy troszeczkę traktor, nie chcę wąskich oponów, mogą być takie, konsola ładowacza się oczywiście przyda, no i co, o, tu jest ta, co jest, to jest... Krzysztof chce dołączyć do gry, proszę, 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 kupujemy Zetora, trzeci traktor kupujemy, moi drodzy, tutaj na nasze gospodarstwo, tego Władimirca odstawić, to znaczy Władimircem możesz jechać na farmę, możesz zacząć kosić łąkę, którą my tutaj mamy, do wyboru, do koloru, co tam chcesz. Mamy na polu numer 28-27 łąkę, zaczniemy, myślę, od sianokosów, później przejdziemy do koszenia, do żniw, także myślę, że tak to będziemy robić. Na razie wybieram traktory, będzie 6 traktorów. ML, bardzo proszę, nie spamuj, rolnik szuka pracy, przeczytaj proszę opis, wszystko tam jest. Wszystko tam jest. Dobrze, jakaś tabelka dla top donatorów, może w przyszłości coś takiego się tutaj pojawi. Jak najbardziej, dostanę gwiazdkę DFS-a po... Okej, dostaniesz na gwiazdkę FS-a, fajnie, fajnie, że dostaniesz na gwiazdkę FS-a, a ja idę kupować kolejny traktor, moi drodzy, dlatego że my tutaj mamy gigantyczny zbiór modów. Myślę, że wezmę sobie Ursusa, tego Ursusa, 155 koni mechanicznych. To jest dopiero, moi drodzy, maszyna, popatrzcie, mamy tutaj coś takiego, więc ja sobie wezmę oczywiście z przednim tutaj zaczepem. Konfiguracja silnika, kurde, ta maska mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Ta maska mi się nie podoba ani trochę, więc wezmę sobie tą maskę, bo mi się podoba, ale ustawienia kół weźmy sobie takie, wybór kierownicy dwuramienna, trzyramienna, zobaczmy sobie, popatrzcie na tą kierownicę, kurde, światło tu się tak odbija, nie, no ta dwójka to jest taka stara, błotnik, o, synchronizacja szybciutko, jakie DLC polecam do FS-a, zrobię taki odcinek, wiecie co, już niedługo po wyjściu platynowej edycji, wtedy zrobię podsumowanie wszystkich DLC, błotnik stary typ, błotnik nowy typ, no powiem wam, że nie wiem, weźmy se nowy typ albo stary typ. A weźmy se ten, bo jest ładniejszy, wybór dachu, dach stary, dach Zetor, dach, wow. Dach Deluxe, proszę. To ja se wezmę Deluxe. Kokpit stary, kokpit najnowszy. Proszę państwa, patrzcie jaki normalnie, to jakby skórą obity. Dobra, bez OBC, z obciążnikami. Jednostka ładowacza, oczywiście, że chcemy z turem. Kolor, proszę, kolor do wyboru, do koloru wezmę sobie taki troszkę taki ciemniejszy, o, tu może brązowy, a patrzcie jaki ładny się Ursus robi, patrzcie jaki normalnie, konfiguracja Ursusa niczym normalnie z salonu Ursusa z 1984 roku, patrzcie moi mili, o, nawet takiego można zrobić, nie, no to był żart, takiego Ursusa nie zrobię, takiego Ursusa nie zrobię, nie, no bez przesady, Krakak Vito,
Czy kupisz City Skylines? Nick na Steam. Jak będą jakieś konkursy, to wtedy dam znać, ale za wsparcie bardzo serdecznie tutaj dziękuję. Maskę starszą, a weźmy sobie tą, weźmy takiego Ursusa, moi drodzy. Także już, jak widzicie, mamy kolejnego. Ja się do niego teraz na chwilkę przesiądę. Pokażę wam, jak on tutaj wygląda. Cześć Krzysztof, dzień dobry. Pojedziemy zaraz robić żniwa. Pojedziemy robić żniwa, czyli co? Ja już kupiłem w takim razie 4 traktory, więc dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 4 traktory kupiłem, zostawiajcie, moi drodzy, łapeczki w górę, kto tam jeszcze nie zostawił. To ja biorę bizona, bizon będzie za chwilę. Na razie jeszcze traktory kupuję. Zrobimy sobie krótkie tutaj żniwa, trawy najpierw, sianokosy. I teraz tak, myślę sobie o tym, żeby kupić jakiegoś C330, jakąś C330, no bo to jest taki legendarny traktor. Ale on jest słaby, on ma 30 koni mechanicznych. To jest trochę mało, bo mało co będzie można nim robić. Tak mi się wydaje, a ta przetrząsarka ile ma? No 35 koni potrzebuje. No widzicie? Widzicie, widzicie? Niestety, 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 niestety. Kiedy konkurs? Nie mam pojęcia. Czy można grać na Xboxie? Niestety nie. Nie ma takiej możliwości. Co by tu jeszcze teraz kupić? Może weźmy sobie jakiegoś innego Ursusa albo tutaj jakiś taki pak Ursusów, który znalazłem. No to weźmy sobie tego. O, tu jest Ursus C330, trochę mocniejszy. No to ten 48 koni mechanicznych myślę będzie ok. Naglak. Nie, ja chcę bez kabiny. Jeżeli C330 to bez kabiny, bo po prostu na takim jeździłem, więc nie ma siły. Ja zrobię takiego Ursusa, jakiego ja po prostu kojarzę, więc ustawienia kół z obciążnikami, nie, na pewno nie był z obciążnikami, był standardowy wzór, trójkąt Belkam, o, sam trójkąt bym chciał, dobrze, jest, klapacze trójkąt, obciążnik, ale ten obciążnik jest z przodu, ja nie chcę obciążnika z przodu, konsola ładowacza, nie, kolor podstawowy musi być czerwony, ale nie aż tak mocno czerwony, ten jest już brudno czerwony, a ten jest zbyt czerwony. Kurde, nie można się zdecydować na czerwony. Dobra, ten kolor bym chciał mieć taki bardziej taki, a kolor felg bym chciał mieć taki, no taki srebrny. O, patrzcie, fajny, powiem wam. Także ja sobie tutaj od razu zbuja wypożyczam. O nie, kupuję zbuja. Dobra, mamy Ursusa C330. Dobra, tak, on mi już spuszcza powietrze. Kiedy hasło? Jeszcze chwileczkę, moi drodzy, dlatego że nie ma przygotowanego gospodarstwa. Muszę gospodarstwo przygotować i wtedy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jeszcze jeden traktor. Jeszcze muszę kupić jednego traktora i wiecie co ja kupię? Ja tutaj pójdę do traktora chyba z podstawki, dlatego że wezmę sobie Zetor, jak wiadomo, jeszcze w sumie Massey Ferguson by mógł być, więc zobaczmy sobie na te marki. Zobaczmy może na Masseya. Ja chcę zobaczyć Massey Fergusona. Jest. Czy my tutaj mamy jakieś stare Masseye Fergusony? Takie typowo stare, polskie, można powiedzieć, traktory. No, okej, okay, to jest fajny Massey Ferguson, ale to już jest nowszy model. Ja go oczywiście kojarzę, ale to ma tylko 75 koni, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Kupimy Zetora. Kupimy Zetora. Nie jest to polska marka oczywiście, ale myślę, że na polskie gospodarstwo tego typu Zetor jak najbardziej może być. Zastanawiam się nad którym Zetorem. Decyzja najprawdopodobniej padnie na tego zbuja, dlatego że jak widzicie to jest Zetor, który może jechać trochę szybciej, czyli całe 40 km na godzinę, nie kosztuje majątku, więc weźmiemy sobie nowy traktor. A dlaczego nowy traktor? W jaki sposób Robert wspierający mają hasło? Na Discordzie jest zakładka dla wspierających. Jeżeli nie masz wspierającego na Discordzie, rangi wspierający na Discordzie, to napisz proszę ticket. Dobra, dlaczego Zetor? Dlatego, że to jest, moi drodzy, seria, w której dostaniemy dotację z Unii Europejskiej i jeżeli mi nie wierzycie, to serio, tutaj jest dotacja z Unii Europejskiej i zaraz wam ją pojadę pokazać. Zaraz wam ją pojadę pokazać. Oczywiście do niego też sobie doczepimy konsolę ładowacza, albo nie. Ja nie chcę do niego konsoli ładowacza, ja po prostu kupuję tego Zetora. Dobra, mamy Zetora. Mało mocy ma Władimirec na kosiarkę. To zaparkuj proszę Władimircem. Zaparkuj proszę Władimircem w takim razie na gospodarstwie gdzieś tam. A ja sobie... Ja jadę na gospodarstwo. Ja jadę na gospodarstwo pokazać wam, że faktycznie dostałem dotację z Unii. Tylko muszę tam dojechać. Muszę tam dojechać, więc zaraz wam pokażę, co wam...
co was ominęło? No niewiele, dopiero zakupujemy sprzęt, także jadę na gospodarstwo. Tu będzie 6 traktorów, słownie 6, nie będzie na razie więcej. Będziemy rozwijać gospodarstwo, nie będę dodawał pieniędzy w żadnym wypadku. Gramy z porami roku, więc tutaj będzie to troszeczkę utrudnione. Jak widzicie, Władimir jest tam, już zasuwa pięknie. O, bo tu jest mój wjazd na farmę. Tu jest mój wjazd na... O, bum! O, nie, to nie jest bum. Dobrze, niulko na 29 robisz. W porządku, dobra. To ja jadę tutaj zaparkować moim pięknym zetorem. O, popatrzcie, tutaj jest tablica. Tutaj jest, moi drodzy, tablica, że jest to dofinansowane z Unii Europejskiej. Tam na górze jest tablica. Już wam to pokażę, może nawet sobie tu wskoczę na tego zetora. Hop, na dach. Widzicie? Tutaj było dofinansowanie. Ticket zrobiony. Pity, dobrze, to ja już idę zobaczyć. Tikety. Ja tu idę zobaczyć. Poczekajcie. Okej. Chociaż nie widzę tego, ale tutaj mamy admina, który to ogarnia, więc chyba wszystko jest okej. Dofinansowanie z Unii było, więc i moi drodzy, jest zetor. Ja sobie tego zetora tutaj ładnie zaparkuję. No i jedziemy robić kolejne rzeczy. Jak wyłączyć lusterka... Nie, jak włączyć. Musisz to zrobić... Bierz co chcesz, bierz co chcesz. Ja biorę tego Ursusa. I teraz tak. Kto kosi? Kto tam kosi? Bo dwie osoby pewnie koszą, tak? Dobra, Krzysztof kosi. Jest na polu numer 28. Pasowałby jakiś przetrząsacz. Tak, na budowę obory, a nie na wszystko. No ale wiecie, jak budujemy oborę, to trochę pieniędzy się zostawia. No i tam się tam coś zrobi. Dobra. Takie rzeczy. Dobra, Lizard to jest taka przetrząsarka. Ona jest, jak widzicie, mała, biedna i taka stara, więc możemy mieć pokrywę. Nie wiem, co to jest, osłona na wał. Kolor podstawowy. Kurde, niebieska może być. Śmiesznie by taka wyglądała. To nie będziemy takiej robić. 35 koni mechanicznych, także kupujemy przetrząsacz, bo będziemy robić siano. Zgrabiarkę też mamy, także kupujemy sobie zgrabiareczkę do tego. I co jeszcze? Prasę. Kupimy sobie... prasę. Pity próbuje dołączyć do gry. Witamy, Pity. Zaraz oczywiście hasło udostępnię, tylko jeszcze zakupię potrzebny sprzęt. Zakupię tu potrzebny sprzęt, czyli mamy Sipme, taką fajną prasę. Muszę tylko zobaczyć, to jest ten... Nie, to jest ten pak. To ja chcę z tego zrobić. Z tego chcę kupić. Tutaj będziemy mieli ustawienia kół. Możemy mieć 100 mil. Możemy mieć Trelleborg. Możemy mieć 100 mil chudą. Albo Trelleborg chudszą. Dobra, weźmy tego 100 mila. Czemu? Co? Prawe koło jest chudsze niż lewe? Ewidentnie. Patrzcie. Przecież to prawe koło jest mniejsze niż lewe. Ale jaja. Dobra, weźmy może dla równego. Model prasy. SIP ma taki, bez emblematów, a niech będą z czymś tam. Podajnik Bell. Podajnik Bell nie będzie potrzebny. Nie będziemy tutaj tego robić. Osłona, wału, ochrony, czegoś tam. Trójkąt ostrzegawczy może być. Kolor podstawowy. Znowu mamy milion czerwonych do wyboru. Plandeka. Ja nie chcę plandeki. Dobra, kupujemy i jedziemy, moi drodzy, jedziemy zaraz robić tutaj akcję. Dobra, to mamy zrobione. To co ja jeszcze muszę kupić? Czekajcie, co ja jeszcze muszę kupić? Muszę kupić jeszcze jakąś przyczepkę, która będzie do... A wiecie co? Nie, ja nie kupię przyczepki. Ja kupię żuka. Ja kupię, kurde, żuka. Patrzcie, mam nadzieję, że żuk ma pasy transportowe. Wóz konny, dobre. Patrzcie, moi drodzy, żuk ma pasy, no to żukiem będziemy wozić. Tak, mamy żuka, żukiem będziemy wozić, moi drodzy, jedzenie dla krów. Serio. Jedziemy na pole, nie wiedziałem, że żuk potrafi skakać. I to dobrze skakać, tak, ale żuk jeszcze widzę potrafi nieźle driftować, dobra. Siema panie instruktorze, dzień dobry, jak pobrać modpaka? Instrukcja na Discordzie, to jeszcze jeden skok żukiem sobie zrobię, wiecie co? Epicka sprawa, jaka mapa? Połowa. Wszystko jest w opisie. Kto ma 10 subskrybentów, bo ja tak, no to życzę ci jak najwięcej. Kurde, ja nie znam tej mapy i nie potrafię tu przejechać, gdzie mam wjechać? Dobra, na 28 mam jechać. Zaraz, moi drodzy, będziemy otwierać bardziej gospodarstwo. Kupiłem już prawie wszystko, tak mi się wydaje. O, czyli Niulko tutaj jedzie. Niulko kosi. Dobra, Krzysztof też kosi.
Dobrze, to ja przyjechałem żukiem, tu będziemy żukiem belę wozić, to w porządku. To ja idę jeszcze na gospodarstwo, dlatego że muszę kupić zwierzęta, bo my nie mamy jeszcze zwierząt. Właśnie, to jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić. Kupuję zwierzęta i otwieram gospodarstwo. Czy będzie kiedyś live z brzozówki? Live z brzozówki już był. Było wiele live'ów z brzozówki, także możesz sobie je obejrzeć. Dobra, czekajcie, bo coś się tutaj zacięło. Tak, mnie małe kosiarki wkurzają. No trochę, ale no wiecie, to normalne kury kupuję. Wiecie, że trochę może wkurzać, ale no to jest polskie gospodarstwo, więc tutaj przede wszystkim dobrze się bawimy. Szkoda, że tu jeszcze na piwo by można było iść, jakby się dało. No ale niestety się nie da. Dobra, jakie krowy na polskie gospodarstwo i kiedy hasło? Hasło za chwilę. Hasło za chwilę, myślę, że tak do 5 minut, ponieważ muszę jeszcze kupić zwierzęta, kupić maszyny do końca, żebyście mieli co robić. Krowel, na pewno będzie to krowa mleczna. Tylko jaka krowa jest bardziej polska? Ta brązowa czy ta łaciata? Powiedzcie mi. Bardziej polska. Brązowa czy łaciata? Czyli Brown Swiss czy... Czy czarny miałbyś chwilę czasu, to byś przerobił jakoś ten żuk, mieć inne farbowanie, ja nie wiem, nie umiem tego chyba za bardzo zrobić. Pity jest tutaj płcią piękną, także pozdrawiamy serdecznie, fajnie, że kolejna dziewczyna dołącza do nas. Sanepid przyjechał, dokładnie, hasło za chwilę. Potrzebuję małej pomocy, nie mogę wgrać save'a. Ojejku, to później. Czy dam modpack w opisie? Nie, wszystko jest w instrukcji na Discordzie, także nie ma innej opcji tutaj, nie dam rady. Farmer z zawodu, kolejna osoba tutaj dołącza. Co robić? Dobrze. Powiedzcie mi, łaciata. Dobra, no to jak łaciata, no to macie łaciatą. Dobrze, 40 łaciatych krów. Łaciate krowy są, więc krowy teraz czekają na jedzenie. O, patrzcie, mamy krowy, które się ruszają. Ekstra klasa. Dobra, no to moi drodzy, to jest czas na to, żeby udostępnić hasło w opisie. To jest czas na to, żeby udostępnić hasło, moi drodzy. To jest ten moment, kiedy możecie do mnie wbijać. To jest ten moment, czyli Pity jak coś to samotny rolnik. Dobrze, fajnie. Tutaj mamy ogarnięte. Pity, dzień dobry. Co możesz robić? Możesz na przykład wziąć traktor ze sklepu i przetrząsacz. Możesz wziąć traktor i przetrząsacz tutaj. Kolejna osoba weźmie zgrabiarkę. A ja wezmę na przykład prasę. O, ja mogę wziąć prasę. Także ja sobie wezmę tego mocnego Ursusa, od którego zaczynałem ten odcinek. Andriuszka, numer jeden, moi drodzy, tutaj do nas dołącza. Dobra, jeszcze zgrabiarkę. Czyli mamy dwie kosiarki, będzie przetrząsacz, będzie ktoś od zgrabiarki. A to potem najwyżej dołożymy jeszcze drugi przetrząsacz. To drugi przetrząsacz od razu dokładam, bo bez tego ani rusz. Albo w sumie ktoś będzie ładował belę. To nawet okej. Co robić, farmer z zawodu? Weź proszę traktor, przyjedź do sklepu i weź... Kurde, jeszcze jeden traktor kupię. Grochu, witamy, mamy nowego wspierającego, także witamy. Wiecie co, wezmę tego Zetora jeszcze. Kupię jeszcze tego starego Zetora, dlatego że my tutaj go nie mieliśmy, więc wezmę sobie ustawienia co-steering wheel. Znowu tutaj mogę sobie skonfigurować, przecież to wygląda jak Ursus normalnie. Konfiguracja, mały obciążnik przód, Trelleborg, Wredestein, dobra. Tylko chcę trochę bardziej, a może zróbmy niebieskiego Zetora dla odmiany, żeby się wiecie co tak odróżnić. Miał trochę... O, takiego śmiesznego Zetora bym zrobił. Nie, bez sensu. Tak jest brzydki. Tak jest po prostu brzydki. Ale taki już by mógł być. Niech będzie. Niech będzie. Dobrze. Kolejny traktor jest. Także pytanie. Gdzie moja królowa? Co robić? Dobrze. Kto nie ma co robić w tej chwili? Farmer z zawodu przyjechał. Wziął. Dobrze. Farmer, tutaj jest zgrabiarka za tym Zetorem, więc możesz sobie wziąć po prostu. Przetrząsać czy zawieźć na farmę, ale co zawieźć jeszcze raz, jakbyś tutaj mógł powiedzieć? Wapno tak, orka tak. Właśnie, muszę sprawdzić jeszcze te ustawienia, to zaraz sprawdzimy sobie. Zaraz to sprawdzimy, bo powinno być tak. Dwie osoby powinny kosić, jedna osoba powinna przetrząsać, to znaczy, no, robić siano. Także, czy ktoś robi siano? Okej. Także jedna osoba powinna robić siano. A w sumie myślę, że nawet dwie osoby mogą robić siano. Myślę, że nawet dwie osoby by mogły robić siano. Dobra, ja kupię jeszcze jeden przetrząsacz. Kiedy kolejny live z widzami? Bo dzisiaj nie mogę zagrać. Nie mam pojęcia, kiedy będzie kolejny live z widzami. Zobaczymy. Natomiast ja sobie jeszcze zobaczę tutaj przetrząsacze.
tutaj muszę sobie zobaczyć, nie kultywatory, tylko przetrząsacze, które są normalnie w grze, bo jestem ciekawy, jakie marki tutaj są dodane. Jest Putinger, jest Kun, jest... No nie, to nie mamy żadnego polskiego, także jeszcze jeden przetrząsacz sobie kupię. Serwer pełny, no jest to możliwe, ale wiecie, zdarza się. No bo jednak mamy tutaj 6 miejsc, a nie więcej. Farmer z zawodu, poczekaj proszę, aż będzie siano, aż będzie sianko, tam się robi sianko, więc tam dopiero. Tylko z tą zgrabiarką, ojejku, nie, czekajcie, nie, bo to się... Okej. Czy wszyscy tutaj to wspierający? Wydaje mi się, że Andriuszka nie. Natomiast dało się tutaj oczywiście wbić. Dobra, już ktoś tutaj robi sobie spam. Więc sekundka. Dobra, widzę, że mamy bardzo dużo nowych subskrybentów, także zapraszam i zapraszam was serdecznie właśnie, kto jeszcze nie zostawił suba. Czy, no tak, daj większą liczbę graczy. No i się zaczyna, moi drodzy. A ja od początku mówiłem, że tutaj będzie małe gospodarstwo, dlatego że jak widzicie, to gospodarstwo dopiero się rozwija, więc nie za bardzo dam radę tutaj dać większą ilość po prostu osób. Dobra, farmer z zawodu jedzie, ale to może farmer jakbyś pojechał w drugą stronę, żeby tutaj... Okej, chętnie bym porobił na przetrząsaczu, ale chyba są dwa przetrząsacze, więc sprawdźcie jeszcze, czy w sklepie nie ma drugiego przetrząsacza. Takie pytanko. Bo tam jeszcze jest drugi przetrząsacz, wiecie co, w sklepie, to też możecie go sobie wziąć. I będziemy lecieć tutaj fajnie na większą ilość. Dobra, Pity czeka. A ja już będę zaraz... O, jest tam pryzma. No to jadę robić belki. To jadę robić małe belki. Zaraz będziemy potem zbierać te belki. Ale będzie jazda. Dobra, lecimy. Tak i... A, najpierw muszę rozłożyć prasę. Zapomniałem rozłożyć prasę. Dobra, no to wreszcie mam czas, żeby troszeczkę poczytać wasze komentarze. Wreszcie mam na to czas. Tylko to teraz będę musiał tutaj uważać, żeby tak dobrze sobie pojechać. O, wygląda to naprawdę fajnie. Dobra. Tak, tam jeszcze jest przetrząsacz w sklepie, więc jeżeli chcecie, to oczywiście możecie go sobie zgarnąć. No i robimy sianko dla naszych pięknych krówek. Siema, witam! Zostawiłeś suba dawno temu. No i super. Nie wiem, czemu dzisiaj na Discordzie pojawił się taki temat, jakbym to miał robić jakieś, nie wiem, antyczne polskie gospodarstwo. Pity, czy jedziesz? Czy można na PlayStation? Wiesz co? Przeczytaj proszę opis. Będziesz miał wszystko... Dobrze grzana ze z tą dotacją z Unii Europejskiej dla województwa opolskiego, czyli twoje. Pity, jakbyś mogła... Okej, zmieniasz outfit. Dobre, zmienia outfit. Widzicie, to jest, tak to się robi, zmienia outfit. Okej, czy będzie zapis live? Oczywiście, że będzie, także zachęcam was też do tego, kto nie może zobaczyć, żebyście sobie obejrzeli tego live'a też później. Czy można zagrać na PlayStation? Nie. Nie ma takiej opcji, dlatego że te mody są tylko i wyłącznie na peceta, także tylko damy radę robić to, moi drodzy, na pececie. Dobra, pytanko za 100 punktów. Kto robi za przetrząsacz? Dobra, tam jest przetrząsacz. A tutaj robią się, jak widzicie, małe belki. Będziemy je musieli potem pozbierać. Krzysztof jeździ w kółeczko. Pięknie Krzysztof jeździ. Czy druga osoba... Jest druga osoba od przetrząsania? Że się tak zapytam, bo nie widzę. Okej. Czyli Niulko jest tam, Pity jest tu. Okej, dobra. Świetnie. Jaki jest plan na dzisiaj? Bo też pewnie się zastanawiacie. Dzisiaj przede wszystkim nakarmimy nasze zwierzątka, a oprócz tego będą żniwa, będą bizony. Dzisiaj tutaj w ruchu, także będzie ciekawie. Fajnie, że robię zapisy. Robię, dlatego że nie każdy może tego live'a obejrzeć, a mnie jednak zależy na tym, żebyście się wszyscy dobrze bawili. Dobrze, zbieraj siano. Zbieram siano. Niulko przyjechał niebieskim, także proszę uzupełnijcie się tutaj, żebyście pracowali tutaj na tym jednym poletku. Potem pojedziemy na drugie. Krzysztof, jak widzę, już tutaj kończy. Pięknie. Zgrabianie to jest coś, co ja lubię, bo będzie mi troszeczkę łatwiej zrobić te belki. Jak widzicie, będzie ich całkiem sporo. Myślałem, że ich tu będzie dosłownie parę, ale tych belek 700 litrowych naprawdę będzie tutaj dużo. Za chwileczkę będziemy musieli pozbierać te bele, więc będzie ciekawie. Czy dużo trzeba modów pobrać, żeby zagrać?
1,5 giga modów jest tutaj, więc no jest ich troszeczkę. Dobra, ja się minę tutaj ładnie z Ursusem. Patrzcie, Ursus kontra Zetor akurat, tam farmer z zawodu, ale ten Ursus, powiem wam, że ładnie wygląda, tylko niestety te lusterka migają, tak troszeczkę tak to gorzej wygląda. Niulko, jakbyś mógł podjechać tutaj do nas na pole, to by było super, bo bardziej byś się nam przydał chyba tutaj na tym polu, tak mi się wydaje. Widzę, że Niulko się zbagowałeś w ogóle, ale to nic, nie przeszkadza. Damy radę. Kiedy kanadyjskie? Raczej do kanadyjskiego gospodarstwa prędko nie wrócimy. Teraz zamierzamy pograć sobie typową polską serię, także robimy sobie coś innego. Myślę, że widzowie doskonale to zrozumiecie. Widzę, że nawet po oglądalności, że po prostu się wam to podoba. Zostawiajcie koniecznie łapeczkę w górę. Kto jest teraz na live'ie, zostawia łapkę w górę. Kto jest nowym widzem, zostawia suba z dzwoneczkiem. Żeby was po prostu tutaj nic nie omijało, no bo dużo ciekawych rzeczy tutaj robimy. Już niedługo startuje realistyczna seria, bo w połowie listopada wchodzi DLC Platinum i będziemy grać tam całkowicie realistycznie, więc będzie ciekawie. Mało graczy, daj więcej. Na razie gramy na 6 osób, mówiłem o tym na Discordzie, że tak będzie, także tego się tutaj będę trzymał. Proszę, nie nalegajcie na więcej, no bo to nie jest po prostu możliwe na razie. Ja tutaj nie będę dodawał pieniędzy, więc też, żeby zarobić trochę, trzeba będzie się narobić. Mam w planach postawienie dużej fermy dla kur, no ale oczywiście duża ferma dla kur to jest też duży wydatek, więc moi drodzy, niestety, ale nie będę już kupował nowych traktorów, no a nie ma co innego tutaj robić, no więc siłą rzeczy po prostu nie ma jak połączyć. Dobra, ojejku, dobra, mamy ziomeczka, który chce dostać bana. No to już dostał bana, jeden. Okej, okay. Wow, PT robi normalnie jakby z driftem. Fajnie to wygląda, no na starych maszynach można się też dobrze bawić. Kiedy realistyczna seria? Tak jak mówiłem, realistyczna seria pojawi się chwilę po premierze DLC Platinum. Planuję zrobić to w taki sposób. Pierwszy milion trzeba ukraść, no to właśnie mamy ten pierwszy milion dokładnie. Natomiast ja to planuję zrobić w taki sposób. A czy ktoś zgrabia, że się tak... A jest zgrabia, dobrze, jest okej. Krzysztof, jeżeli możesz, to zbieraj belę na naszego żuka. Natomiast, okej, jadę na jabola. No właśnie, mogłem się tego spodziewać. Moi drodzy, 378 łapeczek w górę, także dobijamy do 400. Dobijamy do 400. Czy zrobię coś kiedyś dla konsoli? Były takie live'y dla konsoli. Realistyczna seria również będzie na konsole, dlatego że to będzie mapa, która jest na konsole. Tam nie będę stosował żadnych modów, więc tam będzie można sobie ze mną zagrać. Ale to w przyszłości. Realistyczna seria jest planowana na listopad. Najpierw wyjdzie DLC Platinum, potem wrzucę dla was poradniki z tego DLC, a później rozpoczynamy realistyczną serię. No i prawdopodobnie wcześniej też skończymy nierealną serię, więc kto tam nie lubi nierealnej serii, to no to już będzie mógł odpocząć. Pięknie tutaj zrobiliście. O, jak ten PT, ale ci ten traktor kopci normalnie. Myślę, że ekolodzy to by tutaj na zawał zeszli, jakby zobaczyli, jak to wygląda, bo to przecież normy to żadnej euro nie spełnia. No ale dobra, to jest polskie gospodu, w ogóle nie musimy się tym przejmować. Jakbyście zgrabiali to siano, mielibyście mniej roboty i nie mielibyście takiego zamieszania. No ale widzicie, robimy sobie na spokojnie, zgrabianie przecież jest, także bez problemu tutaj pięknie to się odbywa, wielkiego zamieszania nie ma, wszystko fajnie wygląda. Czy mam profil na TikToku? Jak najbardziej, pod niektórymi filmami jest on również podlinkowany, także zapraszam was, zerknijcie, jak to wygląda. Jaka mapka? To jest mapka połowa, jest to mapa, która niedawno wyszła, bardzo fajna polska mapa, polecam wam serdecznie. Dobrze, czy będę oglądał mecz? A jaki mecz? Kto z kim gra? Bo ja w ogóle się piłką nożną nie interesuję, wybaczcie, ale ja nie wiem, pytacie, czy będę oglądał mecz, a ja nawet nie wiem, kto z kim gra. Ile osób jest na serwerze? Pełno, jest w tej chwili 6 osób na serwerze, także jest, moi drodzy, pełno, jak widzicie. Będziemy zaraz zbierać te bele. O, piękny pokos, farmer z zawodu tutaj zostawiłeś. Super, będzie mi łatwiej tutaj teraz zrobić kolejne belki. Jak to szybko, fajnie idzie, moi drodzy. Dobrze, zbieramy, zaraz będziemy zbierać te bele, zaraz będziemy. Niulko, właśnie, Niulko, jakbyś mógł wejść do tego żuka i wyjść z niego, bo chyba zablokowałeś nas, zablokowałeś się w żuku, tak mi się wydaje. Ja nie kupuję platinum, bo nie lubię zajmować się leśnictwem. No to już od razu mówię, że w przypadku realistycznej serii będzie nacisk na leśnictwo, będzie nacisk na
platynową edycję, więc tak zamierzamy sobie tutaj pograć. Ja generalnie będę grał właśnie wykorzystując różnego rodzaju trendy. Nie wiem, czy wiecie, ale 15 października Ursus definitywnie upadł, to znaczy został wycofany z warszawskiej giełdy. Także nie da się już kupić akcji Ursusa, ta marka po prostu przestaje istnieć, już nie będzie marka Ursus nic robić, na przykład żadnych raportów publikować do KNF-u, więc siłą rzeczy ta marka jest niestety już uznana za markę upadłą, dzięki czemu też niestety nie ma możliwości zrobienia Ursusów na konsole, bo nie ma licencji. No i mamy tutaj tak naprawdę odpowiedź na to, dlaczego nie ma Ursusów na konsole. No dobrze, czy zrobi wycinkę z drzew z widzami na 16 osób? Jest to bardzo prawdopodobne, gdy wyjdzie DLC Platinum. Taki przynajmniej mam tutaj zamiar. Jak można się zablokować w Żuku? To jest dobre pytanie, Niulko na nie odpowie, bo on się tam zablokował. Nie wiem w jaki sposób, ale jak widać się udało. FC Barcelona, Bayern Monachium. No to widzę, że fajny pojedynek, bo Lewandowski będzie, Niulko, albo wychodzisz, albo cię wyjmę. O kurde. To już groźby siłowe normalnie. Ciekawie się tutaj zaczyna robić. Moi drodzy, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i suba z dzwoneczkiem, kto tam jeszcze nie zostawił. Niulko, czy ja do Żuk to ta ciężarówka? Bo Niulko, jesteś rozdwojony. Wiesz co, Niulko, czekaj, ja cię wyrzucę z Żuka, bo ja mam taką, ja mam taką możliwość. Czekajcie. Czy kupię na farmie BMW? Myślę, że w przyszłości kupię, bo mam tutaj BMW, wiecie co? Mam tutaj BMW, serio. Także może kupię. Może kupię, czekajcie. Niulko, muszę wyrzucić go z gospodarstwa. Tak. I teraz, Niulko, dodaj się, proszę, do gospodarstwa. Co? To nie pomogło? Niulko, co jest? Oddawaj mi Żuka. No rozdwoił się. Rozdwoił się. Co za zbój. Niulko, pytasz co się dzieje. Siedzisz w Żuku i gonisz obok Żuka jednocześnie. Po prostu jesteś w dwóch miejscach naraz. To jest niesamowite. Dobra, zablokowałeś naszego Żuka. Dobra, to nic. Najwyżej jeszcze jedną przyczepkę ogarniemy. To nie ładujcie na Żuka. Nie ładujcie na Żuka w takim razie. Dobra, wiecie co? Kto chce prasować? Kto by chciał tutaj prasować? To jest takie pytanie. Andriuszka, o, to ja ci wezmę tego Ursusa. O, jakie to głośne! Dobra, to weźcie tam sobie prasujcie. Ale głośny ten Ursus, kurde, on się drze. Co on normalnie tutaj robi? Ja jadę na gospodarstwo. I przyjadę, wiecie co, z przyczepą. Ja przyjadę z taką inną przyczepą, więc poczekajcie proszę. Dobra, złożyć muszę tą. O, ale tu gospodarstwo jest blisko, ale fajnie. Ale fajnie, od razu sobie tu podjadę. Ups, 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 ups. Co to jest w ogóle za Ursus? 1614. Proszę, proszę, proszę bardzo. Dobra, muszę odstawić tą kosiarkę. Odstawię, wiecie co, kosiareczkę tutaj. Dobra, to ja jadę w takim razie po przyczepę do sklepu na te bele, bo jak widzicie, Ursusa mi zbagowaliście. Zbagowaliście mi dziady Ursusa, dokładnie Niulko, ale to nic, nie przeszkadza, przecież takie rzeczy w farmingu się zdarzają i to niestety zdarzają się dosyć często. Ja to wczoraj bramkarzowi strzeliłem, o proszę. Ja ogólnie piłką nożną się nie interesuję, więc musicie mnie zrozumieć i mi wybaczyć. Po prostu nie jest to jakiś mój wielki, wielki sport, ale Lewandowski w takim razie będzie grał przeciwko swojej byłej drużynie, więc na pewno będzie ciekawie. Myślę, że zobaczę jutro jaki był wynik, ale meczu na pewno oglądał nie będę. Dobrze, zobaczmy sobie na tą przyczepkę. Albo weźmiemy tego Lizarda, albo weźmiemy tego Lizarda. Tylko tutaj możemy mieć do 5000 litrów, a do 5. No to nie, do tego. Będzie łatwiej tym cofać, tylko ja bym chciał, wiecie co? O, przyczepę samozbierającą do Bell. Chociaż w sumie można by było wrzucać te bele na taką zwykłą przyczepę, mi się wydaje. Jeżeli tylko są pasy... Kurde, czy są tu pasy? A weźmy taką przyczepę. Dobra, na pewno taką weźmiemy. Jak się zastanawiam. Zastanawiam się, bo... Ona może mieć pojemność 4000 litrów, albo być taka. Dobra, zaryzykuję taką. Zaryzykuję, wiecie co, taką. Zobaczymy. Ustawienia szerokie. Wow, jakie fajne kółka. Jakie fajne kółka. Patrzcie. Te są najlepsze.
Konfiguracja, wow, ładowność 4000 kilo, spoko, 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 spoko. Obie naklejki, o, fajnie, fajnie, to mi się podoba. Jakie o, tu możemy sobie kolory wybierać, patrzcie, może sobie taką zieloną zrobimy. Może sobie taką zieloną zrobię, patrzcie, tylko ramę zrobię taką bardziej stalową, nie, nie taką, taką bardziej, bardziej stalową. O, na przykład, co tu jeszcze, kolor felk, no, to taką przyczepę ja sobie kupuję, dobra. Ja nie widzę żuka. No właśnie, Julko, nie widzisz żuka, dlatego że w nim siedzisz, ale to nie jest twoja wina, tylko albo moda, albo Giantsa. Nie przejmuj się, proszę, nie przejmuj się, to nie jest problem. Ma jakieś dźwięki z Valtry. No nie wiem, różne rzeczy się tam mogły dziać. Dobrze, czekajcie, proszę, muszę zobaczyć, czy mamy tutaj pasy. Nie, my tu nie mamy pasów. My tu nie mamy pasów, więc to jest przyczepa do wszystkiego. Także będzie trzeba załadować tak, żeby nam, żeby po prostu się to nie rozsypało. Dobrze, żeby się nam to nie rozsypało, ja jadę tutaj z przyczepką, więc tak ostrożnie. Pytam się, który farming jest lepszy na mój komputer. Jejku, ciężko mi powiedzieć, bo ja nie jestem w ogóle od tego specem. Także wybacz, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć ci na to pytanie, bo po prostu się na tym nie znam. Zostawiamy, moi drodzy, łapeczki w górę. Kto tam jeszcze łapki w górę nie zostawił, to zostawia ją teraz. Kto ładuje Belę? Nie ładujcie na żuka, proszę, dlatego że żuk się troszkę zbagował. Tylko ładujemy Belę, moi drodzy, tutaj, na tą przyczepkę. Tylko też nie ładujcie tych Beli, wiecie co, tak w kosmos, dlatego że nie ma, ta przyczepa nie ma pasów. Więc po prostu wkładamy tyle, ile się da i ani sztuki więcej. Ło, dwie naraz wziąłem. Dlatego że jak widzicie, trzeba to odwieźć, zawieźć naszym biednym krówkom. O, hoppla, dobra, to ja tu wskakuję. Pięknie, 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 kolejne bele. Świetnie. Jeszcze trochę się ich tutaj zmieści. Niulko, Pity, jaka fajna. Jaki fajny outfit, epicko. Zresetuj żuka, no mogę zresetować w sumie żuka. Za chwilę pomyślimy. Mi cześć, bardzo proszę, nie spamuj, bo potem znowu będziesz się pytał, co się dzieje, że dostałeś bana, czy tam wyciszenie, więc nie robimy czegoś takiego. Fajnie, fajnie, tutaj sobie zrobimy. Potem jeszcze będziemy robić takie same belki, tylko belki słomy. A ta przyczepka się nam w sumie przyda, bo to 4000 litrów, tylko czy tutaj możemy podłączyć drugą przyczepkę? Nie, chyba nie możemy podłączyć, tu nie można dwóch przyczepek, dobra. Wystarczy na razie, o, spadło tam i zaraz przyjadę znowu, poczekajcie, no Pity, złaś. Bo mi tu wywrócisz wszystko, tyle. Tak, na ojejku, podskoczyłem. No Krzysztof jeszcze oczywiście chce jedną wrzucić, jak zwykle. Okej, zaraz przyjadę znowu, także nie bójcie się. Jadę nakarmić nasze krowy. Ło kurde, jak tu jest wąsko, jak nie powiem gdzie, w Polsce. Dobra, gdzie jest? Aha, bo moje gospo jest tutaj, także muszę teraz wykorzystać średnicę zawracania tego monstrum, która ta średnica zawracania jest... Ejku, muszę jeszcze wysiąść, poprawić. Mogłem wziąć jednak tą wersję z pasami. A tak będę musiał wyładowywać belki. Dobra. Te bele mają tylko 600 litrów, a normalna 125. 600 litrów? Mi się wydawało, że 700. Mi się wydawało, że 700, ale to nic. Czekajcie, gdzie są owce? O nie, to nie są owce. Czekajcie, muszę tu wjechać. Czy ja jestem w stanie wyjechać z tamtej strony? Oto jest pytanie, czy ja jestem stamtąd w stanie wyjechać? No przecież ja tu nie jestem w stanie wyjechać. Nie, jestem, to nie jest źle. Nie jest tak źle, moi drodzy, patrzcie. To może się otworzy. Otworzą się te drzwi? Otworzą. Tylko że te drzwi są takie trochę w pole tutaj, jak widzicie. Tu jest dojarka, tu można sobie mleko ogarnąć. No to ja już wiem, co zrobię. To ja już sobie po prostu kulturalnie podjadę od tamtej strony. Zrób serię z kopalni z widzami na 16 osób. Nie planuję już serii z kopalni, także to już wam od razu powiem, że nie planuję wracać do serii z kopalni, przynajmniej w najbliższym czasie, może kiedyś. Natomiast czekam na to, co pokaże Giant Software. Ojejku, tam klimatyzacja pracuje. Dobra, idę wyładowywać teraz te belki. Hop, 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 hop. Co jest? Hop. No czemu ja nie mogę tu przeskoczyć? Opla, dobra, teraz co tak, hop. O, i będziemy wyładowywać, hop. O, znika, znika, idealnie. Teraz każdą z belę muszę rozładować, dobra. Krówki, smacznego, proszę, 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 zjedzcie sobie. A faktycznie to ma 600 litrów, faktycznie to ma 600 litrów, to zobaczmy, jak to wygląda, na jakiej mapie gram. Jest to mapa połowa. Nie mam jeszcze tego, ale tutaj mamy siana 80%, dobra, 3263 litry już zostało dostarczone. Także fajnie, jak to jest możliwe? Już by mi tyle zeżarły te krowy? Hop. Dobra, idziemy dalej. O, coś się zepsuło.
Coś się popsuło, bo nie mogę złapać. I bum. Dobra, kolejne rozładowane. Jeszcze tu cztery widzę. O, coś spadło. Będę musiał podnieść belkę. Dobra, niulko, spoko. I Benz. I tu jeszcze jedna zgubiona bela. No i pięknie. Dobra, ile mamy? 8000 litrów to jest jakieś, ja wiem, 25%, także jeszcze troszeczkę tutaj będziemy mogli podkarmić nasze krówki. Czy trzeba wodę dolać? Ojejku, trzeba wodę nalać naszym krowom, proszę. Trzeba nalać naszym krowom wodę. No to w takim razie, skoro trzeba nalać wodę, to trzeba kupić do tego odpowiednią przyczepkę. Co to jest? To może wozić wodę. A to może wozić tą wodę, która wychodzi z krowy. Czyli tą drugą wodę. To jest do wody, a to jest do gnojówki. A wygląda to tak samo. No to spoko. To weźmiemy w takim razie do wody. 3200 litrów na raz. Ustawienia kół. Im grubsza opona, tym lepsza. Fender, no. A co to jest ten Fender? A, te błotniki. Kolor podstawowy. Co by tu można było zrobić? Taką żółtą? O, jaka brzydka. O, jaka brzydka. Ło. A może ta niebieska, bo do wody. A kolor felg zrobimy taki, no taki, dobra, niech będzie. Okej. Okay. Moi drodzy, czy można tą samą? Raz woda, raz gnojowa. No właśnie to jest jedna do dwóch rzeczy. Właśnie nie, jedna jest do jednej rzeczy. No to teraz pytanko. Komu z was chce się zawieźć wodę dla krowom? Dla, jejku, co ja powiedziałem? Komu się chce z was zawieźć wodę dla krów? No, to jeżeli ktoś chce, to do sklepu proszę podjedźcie, no i tam znajdziecie piękną beczkę, trzeba wodę skądś skołować, nie wiem jeszcze skąd, no i będzie pięknie. Dobra, widzę, że tutaj naukładaliście mi kubkę bel. Aha, czyli widzę, że już nie macie co robić, prawda? Widzę, że już nie macie... Brączek ma teraz live z połowy, no to pozdrawiam Brączka, ja nie mam z nim nic wspólnego, więc nawet nie wiedziałem, że robi live'a, powiem wam, nawet nie wiedziałem, że robi live'a. Dobra, wy już nie macie co robić, prawda? Okej, okay. Jest tam traktor? Nie. Ładujemy, moi drodzy, belę do mnie. Ładujemy szybciutko belę. Kto tam ładuje, to niech pomoże. Zaraz będziemy robić żniwa, moi drodzy, żniwa pszenicy. Będziemy robić żniwa pszenicy, więc będzie ciekawie. Tylko się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozsypać słomę u naszych krów, tak żeby im pościelić. No bo jeżeli ja wrzucę słomę, to trzeba rozdrobnić, z tego co wiem, nie? Chyba tak. Więc trzeba by było albo jakiś rozdrabniacz, czy jest jakiś rozdrabniacz tutaj? Czekajcie, muszę zobaczyć. Rozdrabniacz do słomy by się przydał. Nie mamy czegoś takiego. A z drugiej strony nie ma jak tego inaczej załadować, więc czekajcie, zobaczmy sobie tutaj. Czy jest jakiś rozdrabniacz? To jest paszowóz. To jest paszowóz, więc on by był w stanie to rozdrobnić bez problemu. Dałby radę. To jest rozdrabniacz Anderson. A to jest ten. No wydaje mi się, że kupię tego Kuna jako dotację z Unii, no bo wiecie, nie mamy innej możliwości. Narzucałbym tego, no i gdzieś to by mi się tutaj pewnie wysypało. No właśnie, tutaj bym to rozdrobnił, więc taki mam pomysł na razie. O, ale mi tu załadowaliście pięknie. Dobra, odstawcie proszę traktory. Wszystkie traktorki, które tutaj są. Pewnie mi zaraz jakaś belka wyskoczy. No właśnie, już wyskoczyły dwie. Tam jeszcze została kubka jedna. No i będziemy robić w takim razie żniwa. Będziemy robić żniwa zboża w takim razie. No bo skoro ja już tutaj nakarmię krowy, to trzeba teraz nakarmić moje kury. No i przy okazji trochę zarobić, mam nadzieję. Więc jeszcze sobie tutaj podjadę. Zaraz będzie można tutaj robić żniwa. Zrobimy żniwa na dwa bizony. Przecież ja zostawiłem otwarte te drzwi. Co jest? Czemu mi się to zamkło? Nie powinno tak być. Czemu mi się to zamknęło? Moto świata... Tak, w opisie jest wszystko, dokładnie, także zachęcam was do przeczytania opisu, kto tam jeszcze tego nie zrobił. Oczywiście do zostawienia łapki w górę, również kto tam jeszcze tego nie zrobił, no i do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Dobra, lecimy, rozładowujemy i zaraz będziemy robić żniwa pszenicy. Zaraz będą żniwa pszenicy. Chyba faktycznie kupię tego Kuna, bo trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Dobra, tylko ta przyczepka na 4000 litrów, kurde, to będziemy jeździć w te i nazad. Nie mogę załadować tu wody. A nie możesz załadować wody z rzeki? Jakoś? W magiczny sposób?
Aha, nie możesz załadować wody z rzeki, a czyli będziemy musieli... Ale tam jest jeszcze taki staw, tam jest jeszcze taki staw, to zobacz, czy z tego stawu nie możesz. Bo ta rzeka może być po prostu za płytka. Aha, jesteś przy stawie, tak? To czekaj, to wysiądź proszę i ja zobaczę, czy po prostu ja jestem w stanie to napełnić, bo może ja mam taką, możliwość. Tylko muszę tutaj, o, rozładować to do końca. Hop. No, dobrze, dobrze, nie ma problemu. Dobra, rozładowane, jak tam? No, trawy, siana mają całkiem sporo. Jakże spoko. Krówki się pasą. Zobaczę sobie szybko, jak to wygląda. Wysiądź proszę z tej... O, z beczki. Dobra, dziękuję. Już sobie zobaczymy, czy jestem w stanie napełnić to narzędzie. Jak sobie tak podjadę. Może ta beczka nie może się naładować. Bo to wiesz, trzeba podjechać tutaj. O, napełniam. No to może ty nie możesz napełnić, bo nie masz jakiegoś tam uprawnienia. Dobra, to ja już napełnię w takim razie. To ja już napełnię... Przywieźcie cały sprzęt na farmę, proszę. Przywieźcie cały sprzęt na farmę w takim razie. Jak chcesz, Niulko, to możesz pojechać jeszcze po naszą jedną paczkę tutaj tych belek, bo jeszcze przecież belki trzeba raz zwieść. Widzę, zapomniałem o tym polu. To jeszcze ktoś może po prostu wsiąść w traktor i przejechać tutaj, bo te bele trzeba do końca zebrać. To można tak zrobić. Ojejku, patrzcie, traktor nie może wyjechać pod górę. Aż jedynkę musiał wrzucić. Dobrze, zaraz będziemy robić żniwa, moi drodzy. Zaraz zrobimy żniwa na dwa bizony. Zrobimy sobie 480 łapek w górę. Moi drodzy, lecimy po 500. Lecimy po 500 łapek w górę. Piękne polskie granie tutaj sobie robimy. Dobra. Zapraszam Was oczywiście do obserwowania moich innych profili. Wszystko znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na Discorda. Ostatnio wyszło ponad 100 osób na Discorda, więc bardzo dużo. Oczywiście modpack jest na Discordzie. Ile lat? Nie no, oglądać może każdy bez problemu. Oglądać może każdy bez wyjątku, także tutaj nie ma kłopotu. Teraz tak, pytanie, gdzie ja mam to wyładować? Tutaj mam to wyładować. Ojejku, ja serio muszę teraz tu wjechać. O mamma mia, jak tu jest wąsko. Kto to budował taką oborę jak z lat 60. normalnie? Dobra, wyładuję wodę i mam nadzieję... Ojejku, ja tam jadę po jakimś sprzęcie. O w mordę, patrzcie. Ile ja tu będę się musiał najeździć, żeby tą wodę normalnie dostarczyć moim krówkom. Oj, nie będzie to takie proste. Oj, nie będzie to takie proste. Oj, czasie będzie najeździć, czarne panie, widzę, czasie będzie najeździć, Pity na dachu już widzę. Dobrze, to w takim razie chyba wszystko jest na gospodarstwie, więc nie będę tutaj dłużej przedłużał, bo to bez sensu. Wodę sobie będziemy wozić kiedy indziej, to nie jest aż tak pilny temat, tym bardziej, że już pierwszy transport jest. Teraz idę kupować kombajny. Idę szybko kupować kombajny, nic na pokaz, jak będę chciał to pokażę, jak nie będę chciał to nie pokażę. Dobrze, natomiast nie wiem, czy będę miał możliwość. Zobaczymy, czas pokażę, może nie pokażę, a może pokażę. Zobaczymy, czas pokażę. Dobra, siemię twoje filmy. Kto nie chce spamu, to pisze stop spam i robi jeszcze większy spam. Nie robimy czegoś takiego. Kombajny. Dobrze, bizony. Którego by tu bizona sobie kupić, wiecie co? Kupmy bizona 110. Jakie to drogie. Czekajcie, nie stać mnie chyba na takiego zbuja. Ile ten ma szerokości roboczej? 5 metrów. A ma 5100. A ten? Ten ma 3540 i 4,2 metra. To nie tak źle. Nie no, bez przesady. Gdzie to za tyle? Ja wiem, że to jest nowszy bizon, ale... To ma 4,2 metra, ten ma 5 metrów. Nie, to bez sensu, nie kupię takiego. Dobra, kupimy starego bizona, bo chcę starego bizona, także myślę, ładne tutaj kółka. Kupujemy bizona, to jest raz, to jest dwa i drugi kombajn miał być. O, jeszcze tu mam bizon pack. A kurde, zapomniałem o tym. Tu jest jeszcze bizon pack. 5,2 header i zobaczmy na te bizony. Ten jest tani w sumie, już z kabinką. Ten jest trochę większy, ten jest taki mniejszy. Ile on ma? 5000 litrów, ten do 4000. Ten nie jest taki zły, powiem wam. Ten nie jest taki zły, tylko ile ma koni? 110. A to wymaga... A, cholera wie ile.
Nie wiem, ile to wymaga mocy. Nie wiem, ile to wymaga mocy. To może zabytek, dlatego taki drogi. No, może, może, właśnie, może, może, tak. Weźmy tego zbója. Wzór, tak. A dajmy, żeby było tak. To jest duże paku, to nie chcemy. Dobra, kupujemy header. No i weźmy z tego bizon paka, którego? Ten tutaj może mieć 5000, ten może mieć 5700, ten już jest drogi. Nie, on jest tańszy od tamtego. A ten jest za to sporo tańszy. Dobra, kupmy lepszego, żebyście mi nie marodzili, że normalnie jakiegoś dziada tu przywiozłem. Także skrzynkę z narzędziową dolną. Gdzie to jest? Czekajcie, muszę zobaczyć. A, tu jest skrzynka z narzędziami. Tak, tutaj była. Osłona rury, jak najbardziej. Pipe color może być taki. I teraz kolor podstawowy chcę jakiś ciemniejszy. O, taki może być bizon. Dach może być... jaki śmieszny. Nie, takiego nie chcę. Może być biały, kabina może być... Czarnej nie można? O, może być czarna. Kolory felk, dajmy jakieś takie szare. No i mamy pięknego bizona, moi drodzy. Także dwie osoby mogą już kosić, bez problemu. Dwie osoby mogą kosić. Co za pantery. Dobrze, dwie osoby, moi drodzy, mogą kosić. Prasa. Prasa nam będzie potrzebna, więc oczywiście jedziemy z prasą. Tak, z prasą jedziemy na pole. Jedziemy na pole numer... 127. Jedziemy na pole numer 127, więc gdzieś tam przez pole po sąsiedzku trzeba przejechać. Zapraszam was do zostawienia suba z dzwoneczkiem, kto tam jeszcze nie zostawił. Połowa jest na ModHubie i tylko na PC. Dokładnie, dokładnie. Nigdy nie zrobię poradnika, jak mieć za darmo FS22, dopóki nie będzie to legalne. Więc to już od razu mówię. Przepraszam za spóźnionko. Polska farma. Lubię to i bardzo mnie to cieszy. Dobrze, dobrze. Czekajcie, gdzie w ogóle pojechałem? Nie, ja jadę na przez pole 56. Dobra, moi drodzy, zbiórka na polu numer 127. Widzę, że te pola wcale nie są jakieś takie ogromne, szczerze mówiąc. Myślałem, że są większe. Myślałem, że są większe. Tu jest pole numer 127. Nie jest to jakieś ogromne. Aha, bele jeszcze zbieracie. Dobrze, dobrze, to poczekam w takim razie cierpliwie. Pszenica już tutaj pięknie sobie stoi. No to w takim razie ja wykorzystam tą chwilę. I co mogę zrobić? Mogę kupić jeszcze przyczepkę. Mogę kupić jeszcze przyczepkę, tylko strasznie jestem ciekawy, czy jestem w stanie, to jest ta większa przyczepka, czy ta przyczepa ma tutaj z tyłu hak. Ma! A skoro ma, to można by było... Nie, to jest 3400 litrów do jasnej, ciasnej, to jest mało. To jest mało. 3400 litrów to jest kurde mało, ale tu do 5000 można pojechać. A jest rozszerzenie, proszę, proszę, 5000 litrów, dobra. Trzeba będzie jakoś to tak ogarnąć, marka Q, może być Trelleborg, US są ładne. Tak jest, mogą być szersze, kolor podstawowy. Może taka ciemnozielona przyczepka by tu siadła? O, jaka obrzydliwa, nie, 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 nie. Może czarna? Brzydka. Zróbmy taką zieloną, jak w klasie, bo taką zieloną. O, 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 kolor okrycia. Niech będzie jaśniejszy. I takie sobie kupię dwie. Dobra, takie sobie kupię dwie. Tutaj wezmę sobie tego Zetora. Podwędzę Zetora. A, widzę, że tutaj poodstawialiście sprzęty. Dobrze. Dobrze. Na słomę czy na sieczkę? Na słomę. Słomę potrzebujemy. Słomę koniecznie potrzebujemy. Dlatego, że musimy za pomocą tej słomy pościelić naszym krówkom. Czemu nie ma 16 osób? Dlatego, że 16 osób na takim gospodarstwie nie miałoby co robić. Nie damy rady tutaj grać na 16 osób. To w ogóle nie jest mapa, która jest przystosowana do tak ogromnej ilości graczy. Dobra, jadą tam, widzę kombajny. Więc ja to widzę tak. Ja to widzę tak. Czekajcie, jeszcze tylko zapiszemy sobie grę. Ja to widzę tak. Jedna osoba, dwie osoby koszą. Jedna osoba prasuje, czyli robi te małe bele. Kto chce robić? Ja na chwilę powożę tutaj. Ja na chwilę tutaj będę woził, wiecie co, to ustrojstwo, czyli tutaj. A Krzysztof, ty jedziesz po przyczepkę? Nie, ja wezmę już te przyczepki, bo ja wezmę. Natomiast reszta będzie po prostu zbierać bele, więc kto tam nie zbiera beli... To, a, Krzysztof, to czekaj, wracaj tu, wracaj. Ja ci kupię przyczepkę. Proszę.
Weź tą przyczepę z jedną osią, bo to jest przyczepka do bel. Będziecie wykorzystywać ją do bel. Po prostu. To jest to. Dobra. I teraz tak, muszę jakoś wycofać. Muszę teraz zamienić się w mistrza kierownicy. Nie wiem w jaki sposób, ale muszę tutaj wycofać i to w magiczny sposób połączyć. Nie będzie to oczywiście proste, ale no, prawie. Dobra, Krzysztof pojechał. Muszę to jakoś teraz wycofać. Czy jest ta przyczepa na konsolę? Nie wiem, czy jest ta przyczepa na konsolę. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, Krzysztof nie może ruszyć pod górę z pustą przyczepą. Patrzcie go, no. Nie może ruszyć. Jeszcze... śmiesznie to wygląda, no ale spoko. To taki traktor, więc może tak być. Dobra, muszę skręcić tutaj i hop, i złamać tą przyczepkę i wiecie co. Nie może tak być. Dobra, czekajcie, teraz tak, źle. Ursus górą, no, dobra, o, tak, cofaj, proszę, ja cię zaraz tak na chama wezmę, no, kurde, co za przyczepka. Dobra, wiem co zrobię, przejadę sobie jeszcze raz. Ta przyczepa nie kipruje jak coś, ale która przyczepa, ta mała czy ta duża? Przecież, no, jest kierunek wyładowania, no, nie kipruje, bo na lewo wysypuje, okej. To dobrze, to nawet tak miało być. Także spoko, dobra, przejechać tak. I teraz, żeby skręcić w lewo, to ja muszę tutaj traktorem też skręcić w lewo. Dobra, jeszcze nie. Troszkę byłem za blisko, to druga próba. Skręt na maksa w lewo i... teraz przyczepa też idzie w lewo i... może się uda... Ojacie, nie wyszło. Dobra, to jeszcze raz. No podłączę się przyczepą i mnie nie denerwuj, kurde bele, no. Tak, weź ktoś prasuj. Kto chce prasować? Jest! Patrzcie, wreszcie! No, to mamy dwie przyczepki. Udało się. Uf. Jadę po zboże na dwie przyczepki. No to zielony gość, jak będziesz potem się zastanawiał, czemu dostałeś 5 minut, no to za spam jak najbardziej. Dobra, momencik. Tak, włącz kamerę pierwszoosobową i odwróć się, no to jest idealny sposób, żeby tutaj doprowadzić do jakiejś tragedii na tym gospodarstwie. Lubisz cofać takimi przyczepami, szanujecie? Ja niestety, jak widzicie, umiem wycofać, ale nie jest to dla mnie takie mega proste, więc muszę się tego oczywiście też troszkę douczyć. Dobra, mamy dwie przyczepki, no wygląda to naprawdę fajnie. Jest to typowo polskie gospodarstwo, ale może nie już z lat 60., tylko trochę nowsze. Także fajnie to wygląda. Dobrze, głupie to, że w FS22 ciągniki pod taki pagórek nie mogą podjechać, w ogóle to nie jest realne. A ja ci powiem, że to jest realne, dlatego że te ciągniki mają tutaj manualną skrzynię biegów i to jest realne, że one nie mogą podjechać, bo to jest tak, jak gdybyś miał manualną skrzynię biegów w aucie i chciał podjechać na, nie wiem, ruszyć z trzeciego biegu pod górę, to w życiu nie ruszysz, bo to jest niemożliwe. Tylko tutaj trzeba zrzucić ten bieg i dlatego się ten traktor jakby tak muli i dopiero potem ten traktor spokojnie rusza, więc problemu tutaj nie ma, tylko trzeba zwolnić i po prostu zrzucić bieg. Dobra, przyjechałem, moi drodzy, róbcie belki. Pity, nie, Pity, do przodu. To jest przyczepa do bel, to nie jest przyczepa do tego. Ale co odepnij 60? Nie rozumiem, co mam odpiąć. Dobra, farmer z zawodu będzie mi tutaj sypał. Super. Andriuszka za chwilę, no pięknie. Dobra, czy ktoś nie ma co robić? Powiedzcie mi, czy ktoś nie ma co robić? Ja nigdy... Okej, jak nazywa się ta mapa? Połowa. Pity, nie masz co robić. Zbieraj bele z pola, po prostu wjedź tym traktorem gdzieś tam. No i ładuj proszę bele na twoją przyczepkę. Ładuj proszę tam bele. Oczywiście suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę zostawiamy. Koniecznie, widzę, że dzisiaj długo oglądacie tego live'a. Bardzo mnie to cieszy, 32 570 subskrypcji, także kolejny bardzo dobry wynik. Pozdrawiam Was wszystkich nowych subskrybentów i starych również serdecznie. Dobrze, naładowane 3200 litrów. Andriuszka, trzeba się będzie tutaj wyładować za chwilę, no to ja sobie wjadę, tu mogę wjechać, nie będę jeździł posionym, jak to mawiają, nie posionym, więc lecimy. O, widzę, że tutaj... O, pięknie, dobra. Już rozumiem, co chcieliście.
Dobrze, połowa jest na ModHubie, mam 12 lat. Jak się włącza sklep? Klawisz P. Klawisz P. Zrobię serię zbudowy, ale jaką serię zbudowy? Nie wiem, nie rozumiem, jaka seria zbudowy. Co wy chcecie budować? Andriuszka, nie sypiesz. Nie wiem czemu. Co? Czekajcie, czekajcie, coś jest nie tak. Czemu się nie sypie z tego kombajnu? Co jest? Ej, patrzcie, patrzcie jakie jaja. Andriuszka, zamieńmy się na chwilę. Albo coś, bo coś tam jest. Coś się zbagowało. Kombajn się nie chce rozładować. Czekajcie. Klapa lewa, Ctrl U. To nie. Dobra. Schowaj rurę, opuść header. Czekajcie, bo ja nie mogę rozładować kombajnu. O, było. Teraz się sypie, dobra. Czyli po prostu w jakimś takim dziwnym miejscu się sypie. Tak jakby był inny punkt, wiecie co. Trzeba tak podjechać specyficznie. Dobra, to ja już rozładuję ten kombajn. Ja już się bałem, że coś się, wiecie co, zepsuło normalnie. Okej. Okej. Takie na przykład w takiej 30 nie ma osób, które ruszają z jedynki i zmieniają na dwójkę. Okej, rozumiem, ale wiecie, no to jest fizyka farminga, więc no nie wymagajmy, moi drodzy, za dużo. Po prostu, nie wymagajmy, moi drodzy, za dużo. Popatrzcie, jak dużo zboża tutaj będzie, bo naprawdę będzie go tutaj bardzo, bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ktoś nie ma co robić? Jeszcze tak zapytam. Czy ktoś nie ma co robić? Niulko, no to chodź, zbieramy. Ale nie, no bo wy zbieracie bele. To bardzo dobrze, że zbieracie bele, bo dokładnie tutaj o to chodzi. Trzeba parę osób, żeby nam pozbierało bele. Niulko i Pity, zobaczcie, czy w tamtej przyczepce jest możliwość zapięcia pasów, bo powinna być. No to świetnie, to świetnie. Wie ktoś może, jak nazywa się mod, który jak ładujesz na przykład ładowarką do przyczepy, to pokazuje ile jest procent. Nie kojarzę niestety. Daj modpaka, partnerek, wszystko jest w opisie, przeczytaj opis, będziesz miał wszystko. Dobrze, okej, to już było. Partnerek, opis i tyle. Opis. Soplica, tak, dokładnie. Jedziemy. Muszę teraz tak wyładować. Muszę wyładować to dla moich kur. Okej, muszę wyładować to dla moich kur. Gdzie są moje kury? Gdzie się je karmi? Tu się je... Ojejku! Aha, bo ja z tego nie wykipruję tak w prosty sposób. Ojej. Faktycznie może być tutaj to problem. Dobra, to te kury będę musiał nakarmić inną przyczepką, mi się wydaje. Bo ja tam nie wjadę. Prosty sposób, ale to nic. Zobaczmy sobie, kierunek wyładunku jest w tej chwili z lewej strony. Dobrze, no to jak jest z lewej strony, no to powinno być okej. No co jest? O, pszenica. No to wyładowujemy. Fajny ten model 60. O, widzisz, no fajny. Wyładowujemy z lewej strony. Aczkolwiek tak się jakoś to dziwnie wyładowuje. Ta przyczepa się w ogóle nie przechyla. Okej, no ale może tak być, niech będzie. Dobra, ja sobie przerzucę tutaj. Kierunek wyładunku wrzucę sobie na prawo. No i zrobię po prostu taką nawrotkę. Nie w dziwnym, tylko tutaj trigger od wysypu w kombajnie jest przesunięty, bo jak wysypuje, to nie leci prosto pod rurę, tylko dalej i podczas sypania wysypywałoby poza przyczepę. Okej, rozumiem. No to faktycznie, to jeżeli ten trigger jest tak przesunięty, no to może tak być. Moi drodzy, lecimy po 600 łapek w górę. Po 600 łapek w górę lecimy, więc kto jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, to zostawia ją w tej chwili. Bayern wygrywa, proszę. A gdzie grają? W Monachium czy w Barcelonie? Powiedzcie, proszę. Normalnie, jakbyś miał to słowo powiedzieć. No właśnie nie. Witam, po raz trzeci nie przywitałeś się ze mną. Pozdrawiam cię serdecznie i witam cię w takim razie. Tym razem w Monachium grają. Okej, no niestety, już jadę farmer z zawodu do ciebie. Wiecie co, dzisiaj było tyle komentarzy, że nie byłem w stanie przeczytać każdego, więc chyba pierwszy raz się to zdarzyło na live'ie.
że po prostu nie byłem w stanie ogarnąć wszystkich komentarzy. Czy kupię jeszcze jedno pole? A jakie by tu pole kupić? Co by można było? Bo w sumie faktycznie skosiliśmy to pole trochę szybciej niż się spodziewałem. Pszenica, może nie pszenica, może jakieś inne to? Co tu jeszcze? Czekajcie, zaraz wyładuję tylko kombine i zobaczę, co by można było zebrać. Ja myślałem, żeby wziąć jakieś inne zboże, jakiś jęczmień, jakiś owies może, niekoniecznie pszenicę, ale zaraz zobaczymy. Dobrze. Pewnie zapytacie, co z tymi belami. Te wszystkie bele, Pity i Niulko, po prostu rzućcie na razie w jakimś miejscu, tak żebyśmy dali radę je potem łatwo zebrać. Po prostu wrzućcie je na kupę, dlatego że my będziemy musieli wykorzystać te bele do rozścielenia pod krowami, więc my tą słomę musimy wykorzystać. Także no, gdzieś tam trzeba w fajnym miejscu to po prostu zostawić. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co tutaj jeszcze urosło. Na przykład pole 117, 107, 109. Zobaczmy, co tu jest. Może jakiś jęczmień? Jęczmienia to tu prawie nie ma, to w ogóle. Owies. 115 to jest owies. Co jeszcze daje słomę? Nic nie daje słomy poza tymi. Dobra, popatrzmy na 98, 115. 98, 115 jest zebrane, czyli już jest po owsie. Już jest, czekajcie, przecież tu jest kalendarz. Nie, to owiec jeszcze teoretycznie powinien być. Już jest po jęczmieniu. Już jest po jęczmieniu. Ziemniaki tu wychodzą. Sorgo. Nie chcę sorgo. Kurde, 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 kurde. Czekajcie. Może to na gospodarstwie zostawimy? No gdzieś tam tak się zmienia więgę, dokładnie. Dokładnie, 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 tak jest. No to szukamy jakiegoś fajnego pola. Czekajcie, zobaczmy na przykład na owies. Co tutaj? 102, pole numer 102 i 154. Co tutaj mamy? 154 i 102, jak widzicie, poletka są gotowe, no to kupimy tak i 154, to jeszcze kupię dwa pola, ale mniejsze. To będą malutkie poletka, ale jeszcze dwa. Także będziemy robić jeszcze koszenie owsa. O, farmer z zawodu mnie goni, to jeszcze cię rozładuję w takim razie w locie. Czy zrobię serię schowanego? Kiedy? Koniec live'a. A co? Chcecie koniec live? Dajcie znać w komentarzu. Okej, okay, dobra, no to szykujcie się w takim razie, bo Krzysztof będzie zaraz leciał, więc będzie, moi drodzy, jedno miejsce. I wie, więc szykujcie się to już raz. A druga rzecz, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abym kończył już live'a. No bo skoro tak pytacie, kiedy koniec live'a, no to dajcie znać, czy już chcecie, żebym kończył live'a. A ja idę sobie zamknąć okno. Kurde, koniec miesiąca, koniec października, ciepło jakby było normalnie w lipcu, no. O jakiej godzinie koniec live'a? Nie wiem, nie wiem, moi drodzy. Teraz piszecie, czy chcecie, żebym kończył tego live'a. Widzę, że Tymek chce, żebym kończył live'a. No to widzę, że mamy tutaj jednego delikwenta, który chce, żebym kończył live'a. Matix chce koniec live'a. Tymek chce koniec live'a. Wojfarm chce koniec live'a. Soi nie będziemy tu robić, bo to w ogóle nie jest polskie. Na razie. Dobra, Andriuszka spróbujemy. No, widzę, że jednak większość osób nie chce końca live'a. Dobra, spróbujemy. O, teraz się sypie. Patrzcie, sypie się, sypie, sypie. Dobra, zatrzymajmy się, Andriuszka, bo ten kombajn jest jakiś taki dziwny. To ja już cię rozładuję tak ładnie. Do 22. Aż tyle myślicie, że do 22? No, do północy na pewno nie. Nie ma opcji, bo ja muszę na rano wstać do pracy, więc wybaczcie, ale do północy na pewno nie. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, to niech się zwijają do spania, no. Ciepło, ciepło, jest bardzo ciepło, ale przynajmniej będzie Wszystkich Świętych. Myślę, że tak jeszcze chwileczkę sobie pogramy, tak jeszcze troszeczkę. Widzę, że Krzysztof ma swój ulubiony traktor tutaj. Patrzcie, jaki piękny traktorek. Dobrze, ja mam 84%, więc jadę z tym do silosa w takim razie. Jeszcze dwa poletka mamy, więc myślę, że sobie je obrobimy. No i w sumie fajnie by było, żebyśmy mogli jeszcze pościelić tutaj naszym krówkom, więc pod koniec live'a pościelimy jeszcze naszym krówkom. Proszę, jedziemy. No pa, jak posiony Mniulko zasuwa po polu sąsiada, po... Mamma mia. Trzymaj się, Krzysztof, powodzenia i dziękujemy za to, że wpadłeś. Fajnie, fajnie było. Połowa jest na ModHub i tylko na PC. Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze, tutaj mamy to. Tutaj sobie zmienię. Też sobie zmienię, żeby z prawej strony wyładowywać. Będzie mi prościej podjechać pod silos.
Mam pobierać pakiet opryskiwaczy MTZ, a jest w modpaku? Przecież chyba jest, więc jeżeli jest, to chyba warto by było go pobrać, jeżeli chciałbyś tutaj dołączyć. Skoś to pole i możesz kończyć. Nie no, nie. A patrzcie, jak mi tu wysypali na środku normalnie. Na samym środku farmy pierdyknąć tyle tych belek. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo dokładnie o to mi chodziło, żeby to w takim miejscu stało. Także dziękuję pięknie. Tak, Krzysztof wyszedł. Także mamy jedno. Maciek, proszę, widać, że ktoś tutaj już polował na to miejsce. No to jest po prostu. To jest po prostu. Nie wiem, polowanie jak na karpia w Biedronce przed Wigilią. No to tak to wygląda po prostu. Sekunda i już ktoś się tutaj wbija. A to w sumie polowanie na karpia w Biedronce czy tam w Lidlu będzie już niedługo w sumie. Już niedługo. Dobra, Maciek tutaj do nas wbił, także będzie mógł zbierać bele. Wyładowujemy. Aż sobie zobaczę, co ja mam w tym silosie, bo nawet nie zwróciłem na to specjalnej uwagi. Jak widzicie, trochę tego jest. A, fajnie, powiem wam. 12 tysięcy, 14 tysięcy litrów, całkiem spoko. Tylko ja nie wiem, jakie mam poziom trudności ustawiony, bo przecież to nie... No normalny, no to brudzenie, to nie poziom trudności. A faktycznie jest tu normalny. To sobie ustawiam łatwy, przecież nie będziemy się aż tak, wiecie co, trudzić. Ta seria też nie będzie trwała pół roku. Cały live czekałem. No i widzisz, udało ci się, byłeś pierwszy. Także zapraszamy, koniec live. Nie kończymy tego live'a jeszcze, więc proszę, nie piszcie, nie kończymy. Super, nic na pokaz, dziękuję za tą informację. Natomiast no tutaj tam podjazd był całkiem stromy. Dobra, jejku, jak mnie szyja boli dzisiaj. A na siłowni byłem, potrenowałem sobie trochę, a teraz będę zdychał do nocy albo do rana. Czy chodzisz do kościoła? To jest temat prywatny. Na te pytania masz odpowiedź w opisie. Po prostu taką stertę ze słomy zrobicie dokładnie, a potem zrobimy, czy mogę na prasie porobić. No to dogadaj się proszę, jeżeli chcesz, to się dogadaj, kto tam robi. Jeżeli jest wolna, to ją po prostu bierz, nie ma żadnego problemu. Maciek, Pity, pięknie zbieracie, także faktycznie ktoś tam niech wskakuje do tego. Ja już jadę do prasy, bo to bele trzeba zrobić, ja już tutaj jadę wyładować. Będę musiał w sumie podjechać jeszcze naładować to ustrojstwo. Dobra, farmer z zawodu mi tutaj pięknie zjeżdża. Okej, okay, to ja sobie... Zahaczył mnie, proszę. Dobra, trigger jest jakoś chyba inaczej. Dobra, to zrobimy to inaczej. Ja podjadę z drugiej strony. Nie kończymy. Baziok, przeczytaj opis, proszę. Tam masz odpowiedź na swoje pytanie. Dobra, ups. O, nawet się zatrzymałem. Fajnie. Czy mógłby dać temu trollowi, ale któremu trollowi, powiedz mi, któremu trollowi, bo nie widzę tutaj, który ten troll taki. O, też byłeś na siłowni, no widzisz, no i fajnie, że sobie potrenowałeś. Ja dzisiaj miałem fajny trening. Moi drodzy, 32 580 subów. Lecimy, świetnie to wygląda. Kiedy koniec live? Tymek, nie wiem, kiedy koniec live, a co to za różnica, kiedy koniec? Jeszcze chwileczkę pogramy, ale myślę, że nie dłużej niż do 22, no bo ja też muszę jeszcze parę rzeczy dzisiaj zrobić. Także Baziok, przeczytaj sobie opis, bo tam jest wszystko. No, polskie gospo z widzami. Macie to, czego chcieliście. Chcieliście polskie gospo z widzami, to macie polskie gospo z widzami. A teraz każdy wyłącza na chwilę, znaczy każdy zamyka oczka, dlatego że ja teraz przejeżdżam tutaj posionym. Na szczęście nie deptam, no ale trochę mi się spieszyło, więc wybaczycie. No, także taki mały szczegół. Aha. No tak, także Tymek, faktycznie, bardzo proszę, nie spamuj, bo jak będziesz spamował, to będzie źle. Czy można przesłać mody do tej serii? W przyszłości będzie można jak najbardziej oczywiście dosłać, jest taka opcja, natomiast w tym momencie raczej nie mamy potrzeby kolejnych modów. Ja sobie zobaczę tylko na traktory. O, tu jest Zetor, ten stary Zetor. Wow, a tu jeszcze mamy Ursusa, proszę bardzo. A tu mi przyjechali tym. Ja tym Ursusem tutaj to rozładuję. Hop! To co? Aż tyle tego siana się zrobiło, że... Bum! Że aż krowy umrą z przejedzenia zaraz. Dobra, hopla, ups, cyk. I... cyk! Dobra, to ja szybciutko jadę Ursusem nakarmić krowy, a czy te kury. No bo tutaj trzeba będzie tak... Wow, jedzie Ursusie, polska moc, normalnie, zasuwaj teraz. A jak ja stąd mam wyjechać? Jak ja mam stąd wyjechać? Dobra, tu w prawo. Chcieliśmy gospo na 16 osób. Nie jest to możliwe. Od początku mówiłem, że to gospodarstwo będzie mniejsze. Gospodarstwo na 16 osób było grane przez wiele poprzednich live'ów.
No i zielony gość, doczekałeś się, mój drogi. Właśnie dostałeś bana. Także pozdrawiam cię ten ostatni raz za pisanie takich rzeczy, a ty dokładnie wiesz, co napisałeś, więc... Ty wiesz, co napisałeś, ja wiem, co napisałeś i już więcej nic nie napiszesz. Dobrze, gdzie teraz? A o czym pytasz? O co pytasz, gdzie teraz? Co się dzieje na tym live'ie? A, przyszedł jakiś, wiecie, Gagatek myśli, że będzie śmieszne wyzywać ludzi i pisać jakieś inne głupoty. No, więc już nie napiszę. Dobra, ja muszę sobie tu wycofać. Nie wiem, choć się domyślam. Kurde, muszę... Ależ tu jest ciasno na tej farmie. Ciekawe, kto ma takie gospodarstwo. Tak w realu. Kurde, fajnie by tak było mieć. Niewiele, tylko nie koniec. Nie, jeszcze chwilę nie będziemy kończyć. Okej. Czekajcie, czy ta przyczepa ma możliwość kipra? Żebym przypału nie zrobił. Musi mieć. Przyczepa musi mieć. Dobra, sypiemy pszenicę dla kur. Sypiemy pszeniczkę tutaj. O, jeszcze wajchę mamy z tyłu, dobra. Nasypana pszenica. Super, to jedziemy. Co, tyle tylko kury zjadły? Kury żrą pszenicę i sorgo oczywiście. Natomiast gdzie są te moje zwierzęta? Czekajcie, muszę zobaczyć. No, kura ma pełno jedzenia. Świetnie, no to trochę wody będzie trzeba dolać. Potem damy rady, normalnie PGM, dokładnie. Mody z ModHuba, czy są z innych platform? Oczywiście, że są z innych platform, dlatego że na Ursusie... Na Ursusie nie ma ModHuba, dokładnie. Na ModHubie nie ma Ursusa, dokładnie. Tak to miało być. Mam 8 minut. No to potem pójdziesz spać i obejrzysz na przykład resztę tego live'a jutro, czy tam kiedyś. Na pewno ci się uda. Dobrze, ja idę zobaczyć, co tam się dzieje. O, widzę, że ktoś wsiadł do przyczepy z... Widzę, że ktoś wsiadł do przyczepy, wiecie co, do traktora ze zbożem. To zboże na farmę do silosa. Jak ktoś pyta, zboże na farmę do silosa, tam będziemy to wrzucać. Ja się zastanawiam, czy ja tutaj mogę postawić jeszcze jakiś garaż. Czekajcie. Shopy. Może jakiś tu jest garaż z modów? Ja bym taki chciał. Silosy. Do budowy silosów nic tu nie ma. Zbiornik, narzędzia, domy rolnika... Co? A co to za buciki? O kurde. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem normalnie. Ej, patrzcie. Kalosze. Jak to wygląda? Czekajcie, przecież to będzie służyło do spania. Kto tu belę rozsypał? A dobrze, że belę rozsypaliście, bo ja zaraz z nich będę robił użytek. Jak macie pełno, to wozimy do silosa. Do silosa na farmę wozimy zboże. Patrzcie, to są buty, które pozwalają zapaść w sen. Gumioki, zwykłe gumioki. Dobra, zostawiamy gumioki w takim razie. Ja się tak zastanawiałem, czy ja mogę wybudować jakieś z tych budynków, ale nie mam możliwości. To nic. Gdzie się pojawiają jajka? A to jest dobre pytanie. Nie wiem, gdzie się pojawiają jajka, ale gdzieś się pewnie pojawią. Trzeba na nim bana. No to już dostał bana, więc jednego mniej. Dobra. Lody z ModHuba. Ejku, Ursus, do przodu. Tak, wyładuję. A Pity, nie dasz rady wyładować tego tak automatycznie? Nie da się? Tak pytam, bo nie wiem. Okej, koście dalej. Wszystko przywozimy tutaj, moi drodzy, na farmę. Plony na farmę przywozimy. Mamy sierpień, więc idealny miesiąc na zbieranie. A ja jadę, ujejku, Ursusem do sklepu. Ursus do sklepu zasuwa normalnie teraz. Siema. Czy będzie kiedyś live wsadzenie zbieranie winogron? Takie coś już w sumie było kiedyś na No Man's Land, więc możesz sobie zobaczyć. Czy na PC też była aktualizacja? Na wszystko była aktualizacja i jest wymagana właśnie do tego, żeby ze mną sobie zagrać. A jeśli chcesz wiedzieć, co było w tej aktualizacji, to obejrzyj dzisiejszy mój film, który opublikowałem o godzinie 17. No, to taka ciekawostka. Dobra, jestem w sklepie, to teraz by pasowało kupić to do zwierząt, czyli kupię sobie to coś. I może, no dobra, kupię. 29 tysięcy to nawet nie jest aż tyle, natomiast ja potrzebuję ten paszowóz do rozdrabniania, bo paszowóz też może rozdrabniać słomę. To jest taka ciekawostka w tej grze. Czy można ze mną zagrać? Oczywiście, że można, tak, natomiast w tym momencie serwer jest pełny, natomiast jeżeli ci się uda wbić, jeżeli będzie miejsce, to oczywiście nie ma to jak spać w gumiokach, no, nie ma to jak spać w gumiokach, dokładnie, nie ma to jak spać w gumiokach. Powiem wam, że tutaj ten podjazd jest naprawdę stromy, to nie jest 5%, tylko tu jest naprawdę, naprawdę
dużo. Co zostało dodane? Wszystko wytłumaczyłem w filmie o 17, także po prostu obejrzyjcie sobie, tak będzie najprościej. Ale że nie kopci, tak, ten Ursus tak nie kopci, ten, o, za to wjechałem w słupa drewnianego. No, ktoś, kto stworzył tą mapę, zrobił kawał dobrej roboty, tak uważam. Moi drodzy, 616 łapek w górę, a live'a 1,5 godziny, to jest jeden z lepszych wyników, także, no, jestem pod wrażeniem. Lecimy, moi drodzy, po 700 łapek w górę. Jedną prasą obrabiam wszystkie pola, dokładnie, jedna prasa na wszystko. Ja sobie najpierw zrobię eksperyment, kurde. Wszędzie te słupy tutaj stoją. Czarny pełen kombajn. A Maciek dopiero przyjechał tutaj, także musicie niestety chwilę poczekać. Tak, komuś chyba bele zwiały. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nic nie ukradnie. O, wpadło. No i pięknie. To jadę teraz zobaczyć, czy, że to faktycznie tak zadziała. Tylko tak. Wyładuj tutaj. Nie, ja muszę wyładować. Z której to strony wyładowuje się? To z lewej się strony wyładowuje. Dobrze. To jak z lewej, to ja muszę wjechać tutaj. Aha, to ja muszę się wycofać. O jacie, jak to będzie ciężko. Witam, jestem nowym fanem, pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie również. Czemu w ogóle nikt nie przyjeżdża tych belek zbierać? A to jest dobre pytanie w sumie. Kto zbiera bele? No, traktor jest zajęty, dobrze, no to Pity tam jedzie. Maciek, jedź, bo muszę tam wjechać, wycofać, spróbować, będzie to ciężko. Nie lepiej było prasować w baloty? Nie, dlatego, że chcieliśmy zrobić te małe belki, po prostu troszeczkę się nimi pobawić, także, dlaczego by nie? Farmer z zawodu się teraz sklonował, no to ekstra po prostu. Dobra, będę musiał cofać, tylko za pierwszym razem, wiecie co, wolę sobie zrobić eksperyment, żeby nic się tutaj złego nie wydarzyło, bo muszę wycofać, dobra, jeszcze źle. Czekajcie, dam sobie bliższą kamerę tutaj i teraz możecie zobaczyć, jak czarny pan cofa do obory. Nie jest to, wiecie co, najprostsza czynność do wykonania, ale już wcofałem do obory, więc jest plus, tylko teraz trzeba wycofać tam jeszcze trochę dalej. Dobra, cofamy. Bo tą słomę trzeba gdzieś wrzucić. Kurde, gdzie się tą słomę wrzuca? Gdzie się tą słomę? Tu jest woda, no to słoma raczej dalej. Jest, dobra. Czy to zadziała? Zadziała, dobrze. A w sumie, po co ja mam tutaj cofać, skoro można te bele po prostu przenieść w rękach? O, i to jest dobry sposób. A nie, kurde, wjeżdżać tutaj nie wiadomo gdzie. Tutaj trzeba i sru. I sobie pobiegam. I parę tych belek wrzucę. O. Dobra. Pozdrawiam Starą Gwardię i mi cześć. Oczywiście, pozdrawiam również, proszę. O. Ej. Serio? Nie trzeba było tego pojazdu? Przecież to... Nie trzeba było tego pojazdu? Po prostu słomę wystarczyło tu przywieźć do krów i ją wyładować? O, w mordę. Chyba nie trzeba było tego pojazdu tutaj. Tej maszyny. To wyrzucam tą maszynę w... wiecie gdzie. To będziemy tak robić. Hop! No i... 2800. A ile było? Mój dziadek ma fermę. No, to tutaj też będzie ferma. Tutaj też będzie, moi drodzy, ferma na 5000 kurczaków. No to moi drodzy. To robimy sprzedaż. No to był nietrafiony zakup, jak widzicie. To nic, już sprzedajemy. Sprzedajemy to, wiecie gdzie. Posiadane przedmioty. Jest tu coś ciekawego? Nie, nic nie ma ciekawego. Posiadane przedmioty, zwierzęta i ten kun. Sprzedajemy. Na szczęście wiele nie straciłem. Dobra, no to lecimy. Moi drodzy, tego się nie spodziewałem, ale trzeba będzie to załadować po prostu ręcznie. Na szczęście nie będzie tego za dużo. Pink! I poleciało. Czy się chce ktoś zamienić? No właśnie, to jest pytanko do was. Dobra, lecimy tu. I cyk. Ile jeszcze? 5000? No, jeszcze z 5 takich belek i będzie tu wszystko. Ale w sumie ja myślę, że na tym gospodarstwie, skoro mamy aż tyle zboża, po prostu pójdziemy sobie w taką wielką fermę i zamierzam ją zaraz tutaj zbudować. Zamierzam zbudować tutaj wielką fermę,
Tak, słoma sama się rozkłada. A ja zawsze byłem przekonany, że trzeba do tego użyć wozu przeładunkowego, tego takiego wozu do karmienia albo czegoś takiego. Moi drodzy, lecimy po 700 łapek w górę. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, to daje ją w tej chwili. To daje ją, moi drodzy, w tej chwili, a ja lecę po kolejne. Ja, ops, coś mi tu spadło. Okej. O, ile jeszcze? 7, o, już mamy 8000. No to dosłownie jeszcze kilka tych belek i będzie tu pięknie. Dobra, pyk. I jeszcze ze 4, myślę. Ciekawe, to o, tak samo to znika. Dobra, to nawet nie muszę się jakoś za bardzo wysilać. To nie ma znaczenia, gdzie to będzie, to po prostu sobie wpadnie. Pyk i poleciało. A może by... Czekajcie, czy ten Ursus ma otwierane drzwi? Nie, ten Ursus nie ma otwieranych drzwi. A szkoda. Obym do kabiny. Ojejku, kurde, normalnie myszka mi coś dzisiaj wariuje. Momencik, coś mi się zepsuło. Mapka to połowa z modhuba, dokładnie. Mapka to jest połowa z modhuba, także kto tam ma połowę na modhubie, to polecam. Fajna mapka. Nawet bardzo. Dobra, słoma sama się rozkłada. Ile ludzi na live, czy da się jeszcze wbić? W tej chwili serwer jest pełny, także niestety nie. Niulko chce się zamienić. Dobra, próbujcie w takim razie, dogadajcie się tam. Hop! Okej. Dobra, ładujemy słomę, ładujemy tą słomę tutaj do moich krówek. Hopla! Ile jeszcze? Jeszcze ze dwie bele. Wszystkie informacje na temat live'a są w opisie, także zachęcam was do przeczytania. Tymek Zieliński, wejrzę se słownik, proszę, bo tak piszesz tak nie po polsku, że ciężko mi cię w ogóle przeczytać. Wybacz, ale niestety ciężko. Dobra, 644 łapki w górę, coraz lepszy wynik, no i tamta belka już nie zniknie. Bardzo dobrze, no to teraz zobaczmy sobie w takim razie, jak to tutaj wygląda, dlatego że ja chcę jeszcze, zobaczmy tereny. Jak to tutaj wygląda? Który teren jest mój? No ten teren jest mój, pole numer 58 nie jest moje, ale może ja bym tutaj był w stanie postawić jeszcze coś fajnego. Zwierzęta, kury. O, duży kurnik. To jest bardzo duży kurnik. Ło w mordę, patrzcie. A jak ja bym to tu postawił, Ej, czekajcie, nie wysypuj, ej, czekaj. PT, odjedź proszę w prawo, bo ja tu stawiam budynek. Jakbyś mógł po prostu gdzieś wycofać trochę w prawo, bo postawić chcę tu budynek. Kury. Taki duży kurnik chcę tu postawić. Taki dupny kurnik. Tylko ja wtedy zostawię tutaj. Gdzie się pojawiają palety w tym kurniku? To jest pytanie. Tu będzie trzeba wyładować. Teren nie należy do mnie. Nie no, gdzieś tam to musi się pojawiać. Nie ma wyjścia. Okej. Czekajcie. O, tak. Jest. Dobra, postawiony budynek. Mam tylko nadzieję, że te jajka będą się jakoś zostawiał. Dobra, Pity, już możesz tutaj działać sobie na spokojnie, a ja idę do kurnika. Proszę. Tutaj jest miejsce na palety, jak widzicie. Tu będzie trzeba przyjechać po palety. A to rozkładaj się. Czemu nie mogę? O kurde, i teraz będziemy kupować. Teraz będziemy kupować kury. Ile? Ile tych kur trzeba kupić? Ja bym tu chciał kupić naraz tych kur dużo. Pewnie będę mógł najwyżej 60 naraz. No dokładnie. Co to jest za tragedia? Kto to wymyślił, żeby po 60 kur kupować? Dobra. Aż się nakupuje. Dobra, to nie będziemy kupować już tyle kur, bo to przecież bez sensu. Kupimy trochę tych kur. Tych małych. Niech się one, wiecie co, mnożą. Bo one się długo nie mnożą, więc tam chwilę poczekamy. Dobra. Jest 600 i dla świętego spokoju kupię sobie jeszcze koguta. Będzie miał raj. Wystarczy mu. Dobra. Jak tam wejść? Czy dam radę tu wejść? Czemu ja nie mogę tu wejść? Halo. To jest jakiś taki kurnik, do którego nie mogę wejść chyba.
Okej, w tej przyczepie jęczmień, w tej pszenica. Jak to jęczmień, w tej pszenica? Przecież w jednej i w drugiej miało być to samo. Będę musiał wyrównać ten teren. Prawie komuś ogródek zepsułem. Dam radę tu wejść? A tu są, patrzcie, gonią se kury, zadowolone, normalnie. Tylko dlaczego ja nie mogę otworzyć tych drzwi? Dlaczego ja nie mogę otworzyć tych, kurde... O, mogę. Bez problemu. No, to spoko. To spoko, będzie można tu wjechać. Kury sobie chodzą, gonią, niech se gonią. Patrzcie, jaki ogromny budynek. Fajnie, fajnie, fajnie. Julian Dominik, trochę tak, po dziadkach. Okej, to jest informacja o jeszcze czymś innym. Muszę trochę poprawić tutaj ten teren, bo się popsuł. Więc wiecie co, zrobimy sobie małe malowanie. Właściwie nawet jeszcze rzeźbienie. Zróbmy sobie tak. Trochę to powiększę. O, cenina, powiększę sobie za bardzo. Tu jak widzicie, to w ogóle nie chce się... Tutaj dopiero coś się robi. O, tu się zrobiło. Ale tu się już nic nie porobi za bardzo. A tu się robi dalej, dobra. To się fajnie wyrównuje. Okejka, tu jest fajnie. Tu jest nawet fajnie, powiem wam. Tu jest nawet bardzo ładnie. Ale tutaj już się nic zrobić nie chce. To już jest nie mój teren, więc w ogóle tutaj nie startuję. No to co najgorsze, to się w sumie udało wyrównać. Aczkolwiek ten teren tutaj... No powiem wam, że mógłby być trochę lepszy. To zrobimy w takim razie... Czemu ja nie mogę podnieść tego terenu? Ojejku, to tu się tu zrobi... To tu się zrobi tor motocrossowy normalnie. To tu się zrobi kozak! Proszę, jak myślisz? Sprzedadzą mi liquid... No siema. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Ciężko mi tutaj coś wyrokować. Wiesz, chcesz, to próbuj, ale... Ja nie wiem, ale pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za wsparcie. Dobra, udało się! Od zera, ja nowy na live'ie jestem, oczywiście łapka zostawiona. Mam pytanie, jak się modyfikuje sprzęty, jak to robię w nierealnej serii. Zrobię za jakiś czas poradnik na ten temat, więc pokażę wam wtedy, jak to robić. Natomiast to się pojawi pewnie w listopadzie, także jeszcze chwileczkę. Dobrze. Jak Unia daje, to trzeba rać. No właśnie, to jest taka typowo polska farma. A dlaczego twierdzę, że to jest typowo polski budynek tutaj? Zobaczcie. Przede wszystkim mamy silos marki Unia tutaj. No i zobaczcie, że tutaj jest tablica. Tutaj jest tablica. Czekajcie. Zwiększenie rentowności, produkcja mleka krowiego i tak dalej. Więc to jest typowo polski budynek. Kiedy nierealny modpack? Nierealny modpack planuje wydać... W listopadzie. Myślę, że w pierwszym bądź drugim tygodniu listopada. Wtedy. Tak to było tutaj planowane. Dobra, może się uda jakoś napełnić. O, nie uda się. Ja teraz widzicie, jadę tutaj szybciutko za... Chcę nakarmić moje... Te, nie owieczki, tylko... No, 28 tysięcy litrów pszenicy. Sporo, sporo, sporo. Duży, duży ten kurnik. Tak, to jest typowa ferma. Tu ja naprawdę szukałem tego moda długo. Udało mi się go znaleźć. Ale to jest mega, mega fajny modzik, mi się wydaje. Ojejku, znowu tu go zwalę troszeczkę. Tym bardziej, że to jest polskie. Kiedy nierealny modpack? Już niedługo, jak najbardziej. To tak jak właśnie mówiłem. Dobra, dam radę to wyładować tu? Nie, chyba muszę inaczej. Ten trigger jest pewnie w innym miejscu znowu. Ja nowy na live od zera. Okej, tak, to już mówiłem. Jak to modyfikuję, to już mówiłem. Dobra. Ciekawe, czy wsypię te 4000 litrów. Czy będzie trzeba jeszcze dosypać? Proszę! Kozak, to spróbuję! Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za wsparcie. Co my tutaj mamy jeszcze? Zwierzątka. Tych kur tutaj jest ile? 50, a tu ich jest... O, ja cię kręcę, jak one chcą żreć! Jak one chcą żreć! Jak one chcą żreć! No dobra, trzeba będzie to zrobić. 5000 sztuk pomieści ten kurnik. Tak, to jest gigantyczny, moi drodzy. Lecimy po 700 łapek w górę. 700 łapek w górę, moi drodzy, lecimy. Koniecznie dobijamy do 700 łapeczek w górę. Dobra, co tam dalej? Co tam dalej ciekawego mamy? Dobra. Okej, ja sobie przyjechałem tą przyczepką tutaj zobaczyć, co się dzieje. A, bo wy już owies robicie, tak? Bo wy już owies.
O, widzę, że tutaj belki można zbierać. Tak, tak, tak. To owiec zbieracie. Spoko. Fajnie. A gdzie wy jesteście z tym owsem? Czekajcie, gdzie wy jesteście z tym owsem? Na którym polu wy jesteście? O kurde, pole numer 154. Dobra, to bez sensu. To ja tam nie jadę. Nie ma co. Pity, jak chcesz, to mogę robić belę. Chyba, że bardzo chcesz. No, Pity jest na traktorze. Kobiety na traktorze. Dobra, Pity, jak widzę. O, dobra, Pity pojechała. No to w takim razie zbieramy belę z niulko. No bo co innego mi tutaj zostało do roboty. Zbieramy belę, zbieramy belę. Ups, dobra. Zbieramy, zbieramy. Te belki trzeba ładnie potem tam będzie poukładać. Hop. Dobra, Porsche Diesel Junior pojawił się w DLC za 4 zł. A to już dawno, 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 dawno temu było. Także można sobie ogarnąć. Nawet kod jest na to, jakby ktoś chciał. Hop, dobra. Czy będzie kiedyś taki live, że konsolowcy będą mogli pograć? Takie live'y były i będą, natomiast kiedy? Myślę, że wtedy dopiero, gdy wyjdzie DLC, gdy wyjdzie platynowe DLC. Po prostu platynowe DLC. Ja mam kury też żrono. Kury, tamte kury dużo będą chciały jeść, jak najbardziej. Bayern 2, Barca 0, no to Barca raczej, jeżeli nic się nie zmieni, no niestety nie będzie. Nie będzie miała możliwości awansu dalej. No, kto kibicuje Barcelonie, to będzie raczej niezbyt pocieszony. Mieszkasz na wsi czy w mieście? Odpowiem na drugą część pytania. Mam rodzinę, która ma gospodarstwo w Realu i czasem na nim bywam. Nawet będę najprawdopodobniej na gospodarstwie w najbliższy. Tak, już się rozpadają, no to czekajcie, zapnę tutaj pasami. Czy mam gospo w Realu? Ja osobiście nie, natomiast w mojej rodzinie jest gospodarstwo, także na 102 jedziesz kosić, dobrze, jedź koś na 102, gdzie jest 102? A, tam jest 102, to ja też pojadę na 102. No, więc akurat w weekend będę na gospodarstwie, także możliwe, że nie będzie w jakiś dzień odcinka, zobaczymy jak się to ułoży, czas pokaże. Okej. Dobra, lecimy na pole numer 102. Patrzcie, tu jakaś taka mała rzeczka jest. Gdzie jest pole? A, to tu będzie to poletko. Jedziemy posionem, deptamy pole komuś, jakiemuś sąsiadowi. Ja mam małą przyczepkę, ale tam może... Czy ktoś coś ma w kombajnie? Z ciekawości zapytam. Może. Ktoś coś. Kiedy będzie na polskiej gospie live dla konsolowców? Szczerze? Nigdy. Raczej nigdy. Wynika to z tego, że nie ma modów na konsolę. Niestety, niestety, ale dopóki nie wyjdą mody na konsole, takie fajne mody na konsole, to nie będzie, więc no, co ja mogę wam powiedzieć? Co ja mogę wam powiedzieć? No, polskie gospo bez Ursusa trochę słabe, no więc no, nieposionym. Tak, nieposionym, nieposionym, a ja dziś posionym jeżdżę. Ja dziś tak, po burokach, po ziemniokach. Andriuszka, czy coś masz w kombajnie? Chyba nie. Dobra. To zasuwam dalej, jadę przejechać się. Przy okazji możecie zobaczyć, jak ta mapa wygląda, bo uważam, że prezentuje się naprawdę, naprawdę okazale. Zawsze można zrobić duże polskie gospo na konsolę, no ale będzie, wiecie, będzie prawie zero sprzętów, bo na konsolę prawie nie ma nic. Niestety, 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 nic na to nie poradzimy, ale nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie po, tak, nie posionym, nie pomiędzy sionym, wszędzie tylko nie posionym, nie posionym, nie posionym, a ja jeżdżę posionym i nikt mi nic nie zrobi. Dobra, farmer z zawodu, czy farmer z zawodu jeszcze coś wyładowujesz? Kurde, tu jest słoma do zebrania. A, to ja przyjechałem na pusto, widzicie, przyjechałem sobie na pusto, no to przyjechałem, ojejku, zderzenie na polskim gospodarstwie, dobra, wracam na farmę w takim razie. Czy będę robił vlogi na przykład z gospodarstwa u mojej rodziny w Realu? W najbliższej przyszłości nie przewiduję. Ziemniaki, pyry, kartofle, a może grule? Bo tak mówią na południu Polski na przykład, więc może, może jeszcze tak. Dobra, skosiliśmy trochę, zebraliśmy trochę, pograliśmy sobie na polsku tak fajnie. Mnie się to podobało. Dajcie znać teraz w komentarzach, czy chcecie kolejny live z tej serii, czy z serii kanadyjskiej. Polska albo kanadyjska? Dajcie znać w komentarzu, proszę. Bardzo jestem ciekawy waszego tutaj zdania na ten temat. Co tutaj będziemy teraz robić? Czy polskie, czy kanadyjskie gospodarstwo? Polska. Na razie 3 razy na Polskę. Dobrze. Co u mnie słychać? Bardzo dobrze. U mnie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że u ciebie również.
No dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie to wygląda. Czy można zagrać? Oczywiście, że jest taka możliwość, ale jeżeli jest miejsce na serwerze, w tym momencie już raczej nie ma. Realne granie to lubię. No tak, tutaj gramy sobie realnie, natomiast typowo realna rozgrywka, gdzie zaczniemy od zera, będzie na mapce Silver Run Forest. To już wam dzisiaj zapowiadam. Więc tam zrobię taką serię, że będę grał realnie. I to będą odcinki z tego, także naprawdę szykuje się kozak seria. Dobrze, nowy mi Polska, kanadyjska, więcej polskiego. Brączek chce najazd zrobić. No to Brączek oczywiście może do mnie tutaj wbijać, jak najbardziej. Jeżeli chce tutaj zrobić rajda Brączek, no to zapraszam go serdecznie, ale niech się pospieszy, bo niedługo będziemy kończyć. Także jak chce robić to szybko. Ale tutaj jest tych belek. O, mamma mia. Dużo, dużo tego, powiem wam, dużo. Tu kury, tu krowy, tam coś. O, mogę sobie wziąć i zbierać belki. To pojedziemy, proszę. Wiecie co, wiesz co, nie tylko wjadę tutaj, żeby nam było łatwiej nosić. Tu po prostu sobie wjadę. Okej, jeszcze pozbieram trochę belek. Jeszcze pozbieram. Kiedy będzie drugi live z polskiej gospy z widzami? Najprawdopodobniej za tydzień w środę. Najprawdopodobniej... Wow, no co to było? Najprawdopodobniej za tydzień w środę będzie taki live, także wtedy planuję coś takiego zrobić. Hopla. I leci. No i nie doleciało. Nie doleciało niestety. Trzeba to jednak robić tak ładniej. Dobra, będzie trochę. Ja dopiero dołączyłem, a już koniec, no ale zawsze będzie można obejrzeć przecież powtórkę live'a. Nie ma problemu. Co to za live'a? Generalnie planuję robić live'y około 20, więc to się tutaj, ta godzina się raczej nie zmieni. Więc połowa tylko na PC, dokładnie, połowa jest tylko na PC. Co tam dalej piszecie z ModHuba? Dokładnie, połowa na PC z ModHuba. No to moi drodzy, zbieramy i powolutku kończymy. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie tutaj pod niebieskiego Zetora. Pod niebieskiego Zetora was tutaj zapraszam. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Bardzo serdecznie wam dziękuję, drodzy widzowie, za to, że tutaj dzisiaj byliście, za to, że byliście tak licznie. Kto obejrzał cały live, to dla ciebie duże serduszko w komentarzu. Jeżeli mi to napiszesz, to oczywiście przypnę ci serduszko. 32 tysiące, prawie 600 subów, także bardzo, bardzo dużo. No to fajnie sobie pograliśmy, moi drodzy, fajnie sobie pograliśmy. Robimy szybciutko tutaj zbiórkę, wbijajcie proszę. Tak, wbijajcie proszę. No to robimy teraz fajnego screena, szybciutko, już robię. Wrzucam go. Na Discorda wrzucam, już. Na Discordzie jest już ponad 1200 osób, także wbijajcie również, kto tam jeszcze nie wbił. Ja tutaj wbijam, gdzie to jest, kurde, zdjęcia z live'a, nie widzę, jest, moi drodzy. Bardzo pięknie wam dziękuję za dzisiaj, super było, trzymajcie się.